Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać Państwa na konferencji Klimat inwestycyjny dla rozwoju sektora mineralnego w Polsce. Organizatorem konferencji jest Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, który wypełnia zadania Państwowej Służby Geologicznej przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Konferencja została objęta honorowym patronatem ministra klimatu i środowiska oraz ministra przemysłu. Proszę Państwa, konferencja odbywa się wyłącznie w formule stacjonarnej, ale całość naszej debaty będzie nagrywana i zostanie udostępniona kanałami informacyjnymi Państwowego Instytutu Geologicznego. Przypomnę, że organizacja konferencji jest ujęta w jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej i jest finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O oficjalne rozpoczęcie konferencji poproszę pana profesora Krzysztofa Szamałka, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego i gospodarza dzisiejszego spotkania. Zapraszam. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w licznym gronie. To jest zawsze dla organizatora dowód, że impreza miała sens. I to już jest nasz pierwszy sukces. Chciałbym powiedzieć, że nie byłoby tej konferencji, gdyby nie było wspólnego myślenia, wspólnych trosk o przyszłość sektora mineralnego, którą to troskę podziela przede wszystkim główny geolog kraju, pan minister Krzysztof Gaus, którego serdecznie witam. Bez jego wsparcia by się konferencja nie udała. Witam, panie ministrze. Wszyscy wiemy, fossores et inventores. Zawsze górnik i geolog idą pod rękę. Więc oczywiście nasze działania nie byłyby możliwe bez życzliwego wsparcia, bez współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. Witam serdecznie wspaniałą delegację tego urzędu z prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, panem Litwą oraz zastępcą panem Wojtachą. Witam panów serdecznie. Proszę państwa, zawsze to mówię, że jakby człowiek na konferencji nie chciał witać gości, to zawsze popełni faux pas i chciałbym tego uniknąć. W sposób oryginalny, pierwszy, i jeśli Państwo uznają, że to jest właściwa droga, to będę ją powtarzał w przyszłości. Ale mianowicie mam taką sugestię, żeby powitać wszystkich w następujący sposób. Chciałem powiedzieć, że znajdują się na sali prezesi i członkowie zarządu firm surowcowych w Polsce. Szanowni Państwo, wstańcie, przywitamy Was. Witam prezesów i członków zarządu firm surowcowych. Pięknie, widać jaka to jest liczna delegacja. Witam serdecznie dyrektorów i zastępców dyrektorów różnego rodzaju firm, które są w układzie surowcowym. Witam Państwa serdecznie, proszę o powstanie. Witam, proszę Państwa, przedstawicieli władz, czy przedstawicieli organów władz samorządowych, czyli administracji państwowej i administracji samorządowej. Wszystkich Państwa witam. Proszę o powstanie. Witam, proszę Państwa, przedstawicieli świata nauki, uniwersytetów, instytutów i innych placówek zajmujących się zagadnieniami surowcowymi. Witam Państwa, proszę o powstanie. Proszę Państwa, nie wiem, czy eksperyment się udał, ale myślę, że zobaczyliśmy, iż jest nas wystarczająco dobra reprezentacja tych różnych sektorów, różnych segmentów działających w obszarze mineralnym. Najważniejszą rzecz, którą Państwo znaleźliście na wstępie dzisiejszej konferencji, każdy znalazł na swoim krześle taki właśnie graf, który jest pokłosiem ważnej inicjatywy, mianowicie ankiety, która została wysłana do różnych firm sektora mineralnego, żeby odpowiedzieli na ileś pytań. Proszę Państwa, ja tego nie będę opowiadał, bo to się samo broni. W zasadzie można powiedzieć tak, dlaczego tę konferencję organizujemy? No właśnie dlatego. Tu właśnie są wskazane te mankamenty, te problemy, te sprawy,
które powinny być przedmiotem naszej debaty i oczywiście wielu debat późniejszych, dlatego że jest o czym deliberować, zarówno w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym, również społecznym, psychologicznym, o czym będzie w trakcie szeregu paneli mowa. Więc proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że Państwowy Instytut Geologiczny jako placówka, która dzielnie wspiera funkcjonowanie państwa od zarania jego odrodzenia się w 1919 roku, z oczywistych powodów próbuje ten klimat inwestycyjny w sektorze mineralnym wspierać. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, jesteśmy wśród grona fachowców, więc nie ma co Państwa przekonywać. Chcę powiedzieć tylko to dla naszych wspólnych tutaj przekonań, że Polska była i jest ważnym uczestnikiem łańcucha dostaw surowców, przez to, że jest producentem kopalin, z których powstają surowce, że mamy w tej sprawie bardzo ważne miejsce w przeszłości, o czym świadczą odwiedzane jak miejsce pielgrzymek, kopalnia soli w Wieliczce, pierwszy szyb naftowy, kopalnia krzemienia, więc jesteśmy cząstką kultury materialnej i historii ludzkości, która pokazywała, jak ważne jest górnictwo. Oczywiście bardzo krótko, jeszcze trzy zdania, że świat żyje dzięki surowcom mineralnym, świat żyje dzięki kopalinom, dzięki tym kopalinom, które są w różnych miejscach wydobywane, przy różnych napięciach, czasem ze zgodą społeczną, czasem bez. Mamy dostępy do telefonii komórkowej, do samochodów elektrycznych, do samochodów w ogóle, do przemysłu petrochemicznego, do wszystkiego, co nas otacza i zapewnia nam komfort życia. Chcę również powiedzieć, że każdy oglądając telefon komórkowy, każdy jadąc samochodem, nie widzi kopalni. I to jest rzecz, którą powinniśmy w jakichś debatach podkreślać, że każdy powinien przez chwilę wyobrazić sobie, że te wszystkie udogodnienia cywilizacyjne, które przychodzi nam z nich korzystać, powstają dzięki wydobywaniu kopalin i ich przetwarzaniu w surowce. Polska ma wiele do zrobienia również na przyszłość. Będziemy o tym mówili w panelu poświęconym surowcom krytycznym, ale polska miedź, polimetaliczne złoża miedzi, polimetaliczne złoża w Myszkowie, złoża Zawiercie, to wszystko są złoża o skali światowej. Więc na pewno powinniśmy myśleć o tym w kategoriach przyszłego ich zagospodarowania. Przy zgodzie społecznej, przy wspólnocie celów, które powinny przyświecać. Nie przedłużając, proszę Państwa, wierzę głęboko, że cały nasz wysiłek, jaki zostanie tutaj w czasie tej konferencji ze strony uczestników, panelistów, prowadzących, wykonany, będzie służył temu wszystkiemu, co jest naszym wspólnym celem, poprawie rozumienia znaczenia sektora mineralnego, poprawie wykorzystania kopalin i wszystkiego tego, co jest jeszcze przed nami. A wierzę głęboko, że przed nami bardzo wiele. Dziękuję bardzo i witam serdecznie. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. A o zabranie głosu proszę pana ministra Krzysztofa Galosa, głównego geologa kraju. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, powiedziałbym tak, o tej bardzo wczesnej godzinie może ja nie będę przynajmniej na początku tak elokwentny jak pan dyrektor Szamałek, ale będę dążył w tym kierunku. Natomiast przechodząc do rzeczy, proszę Państwa, bardzo się cieszę i chciałbym też bardzo serdecznie podziękować i dyrektorowi Państwowego Instytutu Geologicznego i jego współpracownikom za tą inicjatywę, bo muszę powiedzieć, że sama konferencja, ta inicjatywa tej konferencji w tym momencie
wyszła z waszego kierunku, ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego. Jak państwo za chwilę zobaczycie, jak będę chciał zaprezentować pewne kwestie i pewne działania i pewne priorytety, na których wspólnie bardzo nam zależy, to zobaczycie, że być może to jest tylko ten zaczątek takiej dyskusji. Bardzo ciekawa ankieta, bardzo dużo dająca do myślenia. Natomiast myślę, że jeżeli byśmy się ponownie spotkali, na co nie nalegam, panie dyrektorze, ale kto wie, w przyszłym roku, czy to jeszcze przed wakacjami, czy może wczesną jesienią, to spojrzenie na te sprawy może będzie troszeczkę jednak inne. Oczywiście to jest proces, który jest trudny, powolny, na którym napotykamy na wiele raf, które trzeba starać się omijać. Nie wszystkie plany i zamierzenia będą możliwe do realizacji. Natomiast ja chciałbym państwu w tym kontekście zagadnień związanych z tym pojęciem klimatu inwestycyjnego w sektorze surowcowym w Polsce, chciałbym państwu parę słów tego, jak ja to widzę, jak widzę w szerszej perspektywie, jakie działania wydają się potrzebne, czy wręcz nawet konieczne, chciałbym państwu na początek tej konferencji powiedzieć. Proszę państwa, jak obejmowałem funkcję głównego geologa kraju pod koniec stycznia, to przychodziłem z pewnym planem, który był wyrazem myśli i zapatrywań szerszego środowiska. Nie tylko mnie samego, szerszego środowiska, dlatego że od lat jesteśmy w tej branży i widzimy bardzo wiele zagrożeń, bolączek, problemów, także jasnych stron oczywiście i także i ważnych stron, tak jakby to, że surowce są ważne i surowce są podstawą gospodarki, nie tylko w Polsce, całego świata. Więc te zamierzenia, te plany, ja je sobie wtedy ułożyłem w taki z pewnym zastrzeżeniem, żeby to może tego słowa nie nadużywać, ale jako swoisty swój dekalog. Czyli te 10 punktów, na których chciałbym się skupić z perspektywy tych już w tym momencie ponad 8 miesięcy, widzę, że być może tych punktów jest zbyt wiele, zbyt trudno będzie wszystko naraz osiągnąć w jakiejś krótkiej dosyć perspektywie czasowej. Nie chcę bardzo szeroko komentować poszczególnych punktów. Nie chcę też mówić, co się już udało, co się dopiero uda. Natomiast jest kilka spraw, które w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się do tego tematu dzisiejszej konferencji. Niewątpliwie taką kwestią jest odpowiednio, jak najbardziej sprawne działanie pionu geologicznego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. I tutaj wydaje się, że póki co zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby to się widocznie poprawiło i mam taką nadzieję, że przynajmniej częściowo jest to zauważalne. Na pewno na te relacje, na ten klimat inwestycyjny będzie wpływać też to, co jest zapisane w dokumentach rządowych i tu jest taki dokument Polityka Surowcowa Państwa, ale on w mojej ocenie wymaga nie tylko aktualizacji, ale też pewnej zmiany może nie podstawowych celów, ale środków do osiągnięcia tych celów, bo główny cel polityki surowcowej, czyli bezpieczeństwo surowcowe, ten cel wydaje się niezmienny. Jest pytanie, jakimi ścieżkami do tego dojść. Bardzo ważną rzeczą, być może, że najważniejszą w tej perspektywie moich obecnych i dalszych działań, to jest bardzo szeroka i momentami być może i głęboka nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Być może prosiłoby się o coś zupełnie nowego, natomiast w tym momencie raczej jest zielone światło na to, żeby nowelizować to, co jest, a nie żeby
tworzyć nowy akt, przynajmniej na tą chwilę. I bardzo ważną kwestią w tych całych działaniach, także ukierunkowanych na poprawę tego klimatu inwestycyjnego, szeroko rozumianego, jest też rola Państwowej Służby Geologicznej. Odpowiednio rozumiana, tutaj też parę słów komentarza będzie. Oczywiście, no, jest jednym z tych punktów na mojej liście jest też właśnie to, co ja rozumiem jako poprawę klimatu inwestycyjnego. Każdy może rozumieć po swojemu. Myślę, że jest to dosyć dobrze skwantyfikowane, jakie to są obszary właśnie w tej ankiecie, prawda? No i jest cały szereg jeszcze innych punktów, które już może nie dotyczą tak stricte działania w obszarze pozyskiwania surowców w Polsce. Natomiast może na jeden bym jeszcze zwrócił tutaj uwagę, mianowicie wykorzystanie wtórnych i odpadowych źródeł surowców. To jest też coś, co bardzo mi leży na sercu, ku czemu też musimy podejmować odpowiednie działania i to działania, do których także Unia Europejska nas w pewnym sensie obliguje. Proszę Państwa, dlatego, żeby móc próbować wypracować jak najbardziej optymalne zmiany i rozwiązania i działania, do tego trzeba ludzi, do tego trzeba szerokiej konsultacji społecznej i myślę, że to jest ta zmiana, która w tym ostatnim roku następuje. To jest otwarcie na konsultacje z szeroko rozumianym środowiskiem geologicznym, górniczym, surowcowym, także środowiskowym, także administracją różnych szczebli, także środowiskiem naukowym. Wyrazem tego, jednym z wyrazów, nie jedynym, ale jednym z wyrazów tego jest taka rada, która została przez panią minister klimatu i środowiska na mój wniosek powołana. Jak Państwo widzicie, to są reprezentanci, no 40 parę osób reprezentujących bardzo różne środowiska. Starałem się tak, bo to był mój osobisty wybór, starałem się tak dobrać, żeby ta reprezentacja była jak najszersza. Szefem tej rady jest pan profesor Krzysztof Szamałek. Proszę Państwa, i znów, te zadania tej Rady to są te zadania, które wiążą się z kilkoma podstawowymi punktami, które mam w swojej agendzie działań jako główny geolog kraju. Jak Państwo widzicie, i polityka surowcowa państwa, i właśnie prawo geologiczne i górnicze, i Państwowa Służba Geologiczna, której powinny być wyznaczone wieloletnie plany działań, a nie działanie z roku na rok. No i inne aspekty, które też mi leżą na sercu, a które może w mniejszym stopniu mają związek z tematem akurat tej konferencji. Chociaż na przykład edukacja geologiczno-surowcowa ma fundamentalne znaczenie dla tego, żeby krok po kroku wypracowywać lepsze zrozumienie znaczenia surowców w społeczeństwie, no ale to jest proces bardzo powolny, a w związku z tym, że lepiej rozumieć znaczenie surowców, to także i rozumieć tą potrzebę posiadania i wykorzystywania własnych źródeł surowców, czy to złóż kopalin, czy źródeł wtórnych i odpadowych. Proszę Państwa, zanim dojdę, bo kilka rzeczy dotyczących działań na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego będę miał na ostatnich bodajże trzech slajdach. Natomiast zanim do tego dojdę, chciałem jednak parę słów komentarza na temat tych innych elementów, które w całej tej układance są też bardzo, bardzo istotne. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o dokument polityka surowcowa państwa, układając sobie pewien harmonogram działań, myślę, że jeśli chodzi o ten dokument i pracę nad nim, one wymagają najpierw przepracowania kilku innych obszarów, zwłaszcza jeśli chodzi o projekt zmiany prawa geologicznego i górniczego, o szereg prac także analitycznych, o kwestie uwzględnienia unijnego rozporządzenia o surowcach krytycznych, o którym za chwilę też i chwilkę powiem, a także uwzględnienia innych polityk, zwłaszcza polityki energetycznej, której nowa odsłona, mam taką nadzieję, gdzieś w pierwszym lub drugim kwartale projekt takiej polityki w przyszłym roku się ukaże. To musi być ze sobą spójne.
I takie jest założenie. Natomiast oczywiście punktem wyjścia jest to określenie, jakich surowców polska gospodarka potrzebuje teraz i potrzebuje w tej perspektywie najbliższych 10 czy 20, 25 może lat, ale przede wszystkim najbliższych 10-15 lat. Więc to będzie punkt wyjścia. A druga rzecz to będzie w jakim stanie my jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie obecne i przyszłe polskiej gospodarki na surowce, zwracając szczególną uwagę i w pierwszej kolejności zwracając uwagę na potencjał źródeł wtórnych i odpadowych. A dopiero w drugiej kolejności na źródła pierwotne, czyli na złoża kopalin. Bo to jest normalna pewna precedencja, jaką w tym momencie mamy do czynienia w podejściu zwłaszcza Unii Europejskiej, ale i także naszego państwa. Tak powinno być. Oczywiście nie czarujmy się. Te źródła wtórne i odpadowe nigdy nie będą w 100% wystarczające do pokrycia. Niekiedy będą bardzo skromnym tylko przyczynkiem do pokrycia zapotrzebowania. W związku z tym własne górnictwo będzie także ważne, ale także rozwijanie relacji w obszarze surowcowym z innymi krajami, by prowadzić bezpieczny import. W tym całym kontekście bardzo ważne jest to, czego w dotychczasowym dokumencie polityka surowcowa państwa brakowało, mianowicie próba wypracowania pewnych instrumentów realnego wsparcia, czy to finansowego, czy instytucjonalnego, czy prawnego, do tych planowanych działań. No i oczywiście także i określenie w miarę precyzyjne, na ile to jest możliwe, jak w tym kontekście, jakie są zadania w perspektywie krótko i dłużej terminowej zadania Państwowej Służby Geologicznej. Bardzo ważnym i bardzo na czasie elementem jest fakt, że w maju tego roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, tak zwany European Critical Raw Materials Act. To jest pierwszy akt tego rzędu, który dotyczy surowców w Unii Europejskiej. W takim stopniu i wprowadzający kilka, wydaje się, ciekawych rozwiązań, ciekawych podejść. To jest oczywiście lista surowców krytycznych, której już kolejna edycja tutaj została zaprezentowana. Natomiast po raz pierwszy pojawia się też pojęcie surowców strategicznych dla Unii Europejskiej. My w przypadku Polski, w polskiej polityce surowcowej, to już mamy ustalone, że będziemy też pracować nad listą surowców kluczowych dla polskiej gospodarki, które będzie jednak, wydaje się, znacząco inna niż surowce strategiczne dla Unii Europejskiej. Te zbiory będą się na siebie tylko częściowo nakładały. Proszę Państwa, w tym akcie przewidywany jest też implementacja narzędzia projektów strategicznych dla Unii Europejskiej w obszarze surowcowym. Pierwszy konkurs w tym względzie, wnioski były składane do 20 któregoś sierpnia. W tym momencie te wnioski są oceniane. Są 3 wnioski złożone z Polski, jeden górniczy, jeden przetwórczy i jeden recyklingowy. I nie przesądzając, czy te wnioski mają w tym momencie szansę, czy nie, ja wierzę, że tak. Na pewno dla tych wniosków w pewnym zakresie jest uproszczona ścieżka do ich uruchomienia, do ich implementacji. Nie w zakresie decyzji środowiskowej, ale w innych obszarach na pewno tak. Pod względem decyzji środowiskowej jest to taka ścieżka jak do tej pory. Natomiast tu przewidziane są też instrumenty wsparcia finansowego, niewątpliwie z poziomu Unii Europejskiej i europejskich instytucji finansowych. Będziemy pracować nad tym, żeby były też takie instrumenty wsparcia z poziomu krajowego. Ważnym elementem, który będzie prezentowany chyba przez pana dyrektora, tak, jest Krajowy Program Poszukiwań Złóż Kopalin do Produkcji Surowców Krytycznych. To jest też ten element, który ten akt wymusza, przygotowanie takiego programu, a później jego implementację na każdym kraju członkowskim. Ważnym elementem będzie proces monitorowania ryzyk związanych z dostawami surowców krytycznych. Tu też musimy się swoich odpowiednich rozwiązań dopracować. Ważnym elementem będzie też wiedza o zapasach surowców strategicznych. No i wreszcie bardzo mocno, o czym mówiłem, postawiona kwestia odzysku surowców krytycznych, strategicznych raz z odpadów,
odpadów przemysłowych przede wszystkim, różnego rodzaju, a drugie rozwój recyklingu niektórych materiałów, zwłaszcza magnesów trwałych. I to wszystko koordynowane przez Europejską Radę do Spraw Surowców Krytycznych, w której każde państwo ma swojego przedstawiciela. Ważnym elementem całej tej układanki jest to, by Państwowa Służba Geologiczna w postaci Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, żeby miała jasno określone zadania i jasno z drugiej strony określone środki, które mogą być przeznaczone na te zadania. Mówię też o środkach finansowych. Pewne rzeczy się tutaj w ciągu tych 8 miesięcy już dokonały. Mamy zmienioną strukturę organizacyjną Instytutu, bardziej dostosowaną do tych obecnych potrzeb i wyzwań. Mamy, tak jak było do tej pory, ale też wyraźnie ten podział na służbę geologiczną i na pion naukowy. Natomiast mamy też i takie podejście, i tu jesteśmy zgodni z panem dyrektorem, że te dwa piony są konieczne i że te dwa piony wzajemnie, ich działanie powinny się przenikać w sensie merytorycznym, tak, pewnego wsparcia jednego pionu względem drugiego. Jest moim bardzo mocnym przekonaniem to, że żeby właściwie określać kierunki działań Państwowej Służby Geologicznej, warto powołać pewien organ doradczy przy ministrze, który może się na przykład nazywać Państwowa Rada Geologiczna i tutaj pewne przymiarki pod tym kątem, także jeśli chodzi o zmiany w zakresie brzmienia prawa geologicznego i górniczego, już też są poczynione. Bardzo ważnym, może najważniejszym elementem jest to, żeby Państwowa Służba Geologiczna wiedziała w wymiarze co najmniej kilku lat do przodu, czym się ma zajmować, jakie są priorytety, jakie są kierunki działań, jakie są konkretne działania, żeby to nie był proces z roku na rok, tylko żeby to był pewien horyzont wyznaczony. Więc pracujemy nad tym, żeby w poszczególnych obszarach tematycznych, ustaliliśmy ostatecznie, że będzie ich 9, żeby w tych obszarach tematycznych Państwowa Służba Geologiczna miała określone wieloletnie kierunki działań. I myślę, że ta sprawa do końca tego roku, mam nadzieję, że będzie już wypracowana. No i wreszcie bardzo ważny element i bardzo trudny element to jest właściwe finansowanie służby geologicznej. Oczywiście, tak jak do tej pory, zadania służby geologicznej są finansowane z subfunduszu, tak zwanego subfunduszu geologicznego w Narodowym Funduszu, ale stopniowo wzrost komponentu finansowania z budżetu państwa także rośnie na miarę możliwości. Proszę Państwa, jest oczywiście pewną rzeczą całkowicie fundamentalną to, żeby pewne działania, zresztą patrząc na ankietę, no widzicie Państwo pierwszy punkt, jaki tam jest, to jest to trudne i złożone prawo. Cudów nie dokonamy. Możemy małymi kroczkami próbować pewne rzeczy poprawić. I takie podejście do tego tematu to jest kwestia przygotowania właściwego projektu dużej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Nie chcę mówić o szczegółach, bo na to jest za wcześnie. Natomiast powiem tak, próbowaliśmy pobudzić środowisko do zgłaszania różnego rodzaju postulatów i środowisko gospodarcze, środowisko naukowe, także Wyższy Urząd Górniczy, także inne środowiska, muszę powiedzieć, że zareagowały aż, nie powiem nazbyt, ale dosyć mocno w tym względzie. No i dostaliśmy te różnego rodzaju postulaty mniejszej lub większej rangi, prawie 1000 do końca sierpnia. W związku z tym w tym momencie jesteśmy na etapie przetwarzania, wykluczania wzajemnie wykluczających się propozycji, także na etapie doprecyzowania, ustalania priorytetów. Cały ten najbliższy kwartał to będzie, myślę, bardzo ciężka praca zarówno Departamentu Geologii i Departamentu Prawnego Ministerstwa, jak i zespołu doradczego w Radzie Gospodarowania Zasobami Ziemi, żeby taki projekt się ukazał. Tu podkreślam, panowie prezesi są obecni. Bardzo istotne zaangażowanie także Wyższego Urzędu Górniczego w ten temat, bo też podkreślę, wy jesteście współgospodarzem tej ustawy, więc musimy wspólnymi siłami w tym kierunku tej poprawy zmierzać.
Oczywiście jest sprawa taka, czy możemy myśleć też o czymś zupełnie, o projekcie zupełnie nowej ustawy czy kodeksu w tym względzie. Sprawa jest otwarta, sprawa jest trudna, ona by wymagała jednak decyzji, myślę nawet na najwyższym szczeblu rządowym, więc to dopiero się okaże w przyszłym roku. Na razie pracujemy nad tą dużą nowelizacją. No i wreszcie, proszę Państwa, już trochę długo mówię, natomiast no, chciałbym przejść do pewnych jakichś takich konkretnych pomysłów, tak? I teraz od razu moja uwaga. To wszystko to są postulaty, nad którymi musimy się pochylić i zastanowić ich plus, nad ich plusami i minusami. Więc żebyście Państwo nie zakładali, że te kilkanaście kwestii, które tu na tych slajdach tymi i kolejnym się pojawią, że to jest sprawa przesądzona. To jest sprawa, która jest rozważana. Na pewno kwestie dostępu do informacji geologicznej na etapie poszukiwania, rozpoznawania złóż, jest to określona bolączka, z którą przedsiębiorcy się borykają. Tak? Nie chcemy tu robić kroków pochopnych, ale na pewno w jakiś sposób musimy to w jakiś sposób zmienić. Czy to będzie warunkowy, nieodpłatny dostęp do informacji geologicznej na tym etapie, ale później konieczność płacenia za informacje geologiczne stanowiącą własność Skarbu Państwa na etapie uzyskiwania koncesji na wydobywanie? Być może tak, ale nie przesądzajmy tej sprawy. Bardzo zależy mi na tym, mówiąc bardziej w kontekście tego otwarcia też takiego większego na świat, żeby złoża stanowiące własność górniczą Skarbu Państwa, żeby były ich zasoby były klasyfikowane nie tylko według polskiej tradycyjnej klasyfikacji sięgającej czasów raz sowieckich, ale z drugiej strony Bogdanowicza. Pamiętajmy, że to profesor Bogdanowicz pierwszą wersję tej klasyfikacji chyba w 1910 roku zaproponował. Więc nie chcę tu robić rewolucji, natomiast myślę, że warto byłoby pomyśleć o dodatkowym klasyfikowaniu zasobów tych złóż nowo dokumentowanych czy redokumentowanych złóż stanowiących własność górniczą Skarbu Państwa, żeby używać tu czy klasyfikacji według schematu Crisco, czy klasyfikacji ONZ-owskiej. Być może pomyślelibyśmy o tym, by projekt zagospodarowania złoża troszkę rozbudować, może nawet i zmienić jego nazwę, a może nie, ale na pewno rozbudować o bardziej pogłębioną analizę ekonomiczną, ekonomicznej wykonalności, tak żeby to było rzeczywiste studium wykonalności. Bo wtedy w przypadku takich złóż można byłoby wreszcie pomyśleć raz o włożeniu realnej wartości tych aktywów stanowiących własność Skarbu Państwa do majątku Skarbu Państwa, a z drugiej strony być może pomyśleć też, byłaby taka możliwość, żeby dostęp do tych zasobów był też jakoś ujęty w aktywach przedsiębiorstw górniczych. Być może pomyślelibyśmy o likwidacji projektu zagospodarowania złoża dla złóż kopalń związanych z nieruchomością gruntową. Zastrzegam, to są na razie pewne pomysły, nic nie jest przesądzone. No i wreszcie też warto się pochylić w tym obszarze nad kwestią kwalifikacji geologicznych tych 13 kategorii. W mojej ocenie to jest zbyt wiele tych kategorii. Tu trzeba byłoby coś uprościć. No i wprowadzić też pewien system, to będzie bardzo trudne, ale wprowadzić też pewien system weryfikacji bieżącego doświadczenia i także dokształcania. Wzorem rozwiązań europejskich, wzorem rozwiązań choćby z poziomu Europejskiej Federacji Geologów, żeby te kilka tysięcy osób, które mają uprawnienia, żeby tam nie było jednak tych martwych dusz, które nic w tym względzie od 15 czy 30 nawet lat nie robią, a uprawnienia mają. Bardzo ważnym obszarem jest obszar koncesjonowania i tu znów jest kilka takich rzeczy, które są dosyć istotne, gdyby się one faktycznie zdarzyły. Po pierwsze, może warto rozważyć likwidację jednego z organów koncesyjnych, jakim jest administracji geologicznej, jakim jest starosta. Nie wyrzucać formuły tej tak zwanej koncesji starościańskiej, tylko jako koncesję uproszczoną ją wprowadzić w reżim zarządzania przez taki organ koncesyjny, jakim jest marszałek województwa. Temat nielegalnej eksploatacji jest bardzo trudny. Tu jest przykład jednego z pomysłów
na próbę częściowego rozwiązania tego problemu, gdy mówimy o nielegalnej eksploatacji w małej skali, a nie o tych wielkich, nagłych kopalniach piasku, które trwają rok czy dwa, bo akurat idzie budowa drogi ekspresowej. To nie o tym mówimy. Mówimy o tej drobnej eksploatacji nielegalnej. Jest sprawą otwartą, czy to jest zupełnie inny obszar, jest sprawą otwartą, czy nadal powinniśmy utrzymywać procedurę open door dla złóż stanowiących własność górniczą Skarbu Państwa, czy nie pomyśleć o bardziej aktywnej polityce geologicznej, a w związku z tym także i o takich przetargach na obszary koncesyjne, jak to do tej pory miało miejsce tylko wyłącznie w przypadku węglowodorów. Z drugiej strony, jeśli chodzi o węglowodory, kto wie, czy nie warto byłoby jednak wrócić do rozwiązań sprzed 2012 roku i troszkę tą ścieżkę koncesjonowania dla węglowodorów uprościć, ale tu też opinia środowiska tego ścisłego węglowodorowego będzie dla nas bardzo ważna. Bardzo ważną rzeczą jest też takie kompleksowe spojrzenie na system opłat eksploatacyjnych, opłat za użytkowanie górnicze, zasad ich wyznaczania. No i też coś, co bardzo leży mi na sercu, ale to trzeba robić ostrożnie, to jest elektronizacja procesu zarówno dokumentowania, jak i koncesjonowania w każdym elemencie tego procesu. Proszę Państwa, kończę. Chciałbym zwrócić na koniec na kilka czynników. To jest lista tylko taka, te trzy rzeczy, które mi przyszły do głowy, natomiast na pewno to nie wyczerpuje tematu. To są inne czynniki, które też wpływają na klimat inwestycyjny w obszarze surowcowym w Polsce, natomiast które są od naszych działań niezależne albo w dużym stopniu niezależne. To jest po pierwsze, to są kwestie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Ja tutaj tak powiedziałem, odpowiedni dialog ze służbami środowiskowymi, korzystanie ze znanych dobrych praktyk, także takich światowych czy z innych krajów. To wszystko jest temat bardzo trudny, bo najczęściej dziwię się, że w tej ankiecie tak nisko tam się pojawiła ta kwestia dostępności ze względu na uwarunkowania środowiskowe, dostępności złóż. Myślałem, że ten aspekt będzie dużo wyżej, że on będzie w pierwszej trójce, a on jest gdzieś tam chyba gdzieś po środku. W mojej ocenie to jest naprawdę bardzo krytyczny element. O ile wiele rzeczy, tak samo jak w przypadku projektów strategicznych, tych z CRMA, można uruchomić pewne uproszczone ścieżki postępowania, to i tak elementu postępowania środowiskowego nie przeskoczymy i to jest wyraźny wyznacznik ze strony Unii Europejskiej i także ze strony tego rządu. Druga rzecz, o której też myślę, że będzie się wiele mówić dzisiaj o tym, to jest właściwy dialog społeczny, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, żeby tego efektu not in my backyard, żeby go było jak najmniej. To jest życzenie ściętej głowy, można też tak powiedzieć. Natomiast dialog społeczny, pokazywanie potencjalnych nie tylko minusów, ale plusów danej inwestycji surowcowej, górniczej czy surowcowej, jeśli chodzi o przeróbkę odpadów czy recyklingu, to wszystko jest fundamentalnie ważne, bo to jest ważne także pod kątem planistycznym, pod kątem tego, by dany samorząd mógł uzgodnić daną inwestycję. No i wreszcie trzecia rzecz, która dzieje się i wlewa się do nas coraz mocniejszym nurtem, to są standardy ESG. To jest to, co duże firmy już doświadczają, a co mniejsze będą doświadczać w najbliższych latach. To jest ta nowa rzeczywistość, ta nowa rzeczywistość, której się będzie liczyło właśnie podejście bardzo, nazwijmy to, ekologiczne, bardzo zrównoważone i musi branża też o tym mieć to na względzie. To nie jest tylko, ktoś mógł powiedzieć, jakieś wymysły, czy to jest rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu ministrowi za to wprowadzające wystąpienie. Przedstawię państwu teraz krótko plan dalszych części naszej konferencji. Pierwsza to blok referatów. Zaplanowaliśmy 5 wystąpień w 2 turach. 2 referaty w pierwszej, 3 w drugiej. Pomiędzy tymi rundami referatowymi zapraszamy na przerwę kawową do sal o numerach 15 i 16. Są po mojej prawej stronie. Druga część naszej konferencji to panele dyskusyjne. Odbędą się 3 panele, każdy będzie trwał 70 minut. Nasze spotkanie zakończymy około godziny 16 podsumowaniem, losowaniem i obiadem. W losowaniu, o którym wspomniałem, można zdobyć piękny okaz geologiczny, oczywiście
surowcowy. Jest to przykład sfalerytu z kopalni Olkusz Pomorzany. Wystarczy tylko wrzucić wizytówkę, ewentualnie kartkę z imieniem i nazwiskiem do przygotowanego przez nas pojemnika, który znajduje się na końcu sali pod kolumnami. Dodam jeszcze, że patronami medialnymi konferencji są portal finansowy Comparic, portal gospodarczy NetTG, tygodnik branżowy Trybuna Górnicza oraz miesięcznik Przegląd Geologiczny. Przechodzimy zatem do pierwszej części referatowej naszej konferencji. Zapraszam pana Macieja Młynarczyka, dyrektora Departamentu Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Pan dyrektor wygłosi referat poświęcony zmianom stanu koncesji poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce w ostatnich latach. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Tytuł mojej prezentacji to zmiany stanu koncesji poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce w ostatnich latach. Nie chcę Państwa oczywiście zanudzić, nie będzie moja prezentacja tak obszerna jak prezentacja pana ministra, ale chciałbym zwrócić uwagę na kilka kwestii statystycznych i tak naprawdę pracy, którą wykonuje Departament Geologii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Czyli pomagamy panu ministrowi prowadzić postępowania, które kończą się udzielaniem koncesji. Plan mojej prezentacji, który państwo tutaj widzą, właściwie składa się z takich dwóch większych części. Pierwsze kwestie to są takie właściwie dosyć dobrze państwu znane, ale dla przypomnienia chcę powiedzieć, jak usytuowany jest minister klimatu i środowiska jako organ koncesyjny. Później przejdę już do krótkiej charakterystyki stanu koncesji. Ten stan koncesji dotyczy lat 2016-2024. Na tym przykładzie chciałbym państwu pokazać pewne trendy. W przypadku złóż węglowodorów te publikacje dotyczące stanu koncesji sięgają roku 2005, ponieważ wtedy już weszła dyrektywa węglowodorowa. Raportowaliśmy ten stan do Komisji Europejskiej, podając te dane w sposób bardziej publiczny. W ostatniej części chciałbym omówić zależność pomiędzy klimatem inwestycyjnym a koncesjami geologicznymi. Proszę potraktować to jako taki wstęp do dyskusji, do tej dyskusji szerokiej, która będzie się odbywała w panelach. Przechodząc do tego punktu pierwszego, tylko dla przypomnienia, szanowni państwo, mamy trzy organy koncesyjne, być może będzie ich mniej, jak pan minister wspomniał, minister właściwy do spraw środowiska, marszałkowie województw, starostowie. Tu jest regulacja, która dotyczy właśnie organów. Artykuł 158 też jest istotny, podejmowanie rozstrzygnięć, w tym udzielanie koncesji. Nie chcę szczegółowo omawiać, państwo doskonale wiedzą. Minister właściwy do spraw środowiska działa przy pomocy głównego geologa kraju, będącego sekretarzem lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra. Artykuł 21, krótko dla przypomnienia, wymieniamy tutaj działalności takie jak poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, o których mowa w artykule 10, z wyłączeniem oczywiście złóż węglowodorów, wydobywanie, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie, składowanie odpadów, dwutlenku węgla. Ta działalność może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Zwracam też uwagę na artykuł 22, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa, wspomniałem w artykule 10, wydobywanie, poszukiwanie, wszystkie inne rodzaje działalności. Koncesję na tą działalność udziela minister właściwy do spraw środowiska. Szanowni państwo, w artykule 10 mamy zbiór kopalin. Dla przypomnienia są to te kopaliny, o których wspomniał pan minister, kluczowe dla gospodarki i funkcjonowania państwa, złoża węglowodorów, węgla kamiennego, metanu, węgla brunatnego, metali, soli, pierwiastków ziem rzadkich, gazów. Są one oczywiście objęte własnością górniczą. Szanowni państwo, przechodząc już do takich danych bardziej statystycznych,
Widzicie Państwo tutaj, jak wspomniałem, stan koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie. Pomijając węglowodory, które można klasyfikować od roku 2005, skupiłbym się tutaj na roku 2016. Widzimy 2011-2012 rok, kiedy również przyczynił się do tego boom łupkowy. Ilość tych koncesji była znacznie większa niż 250, a potem Państwo mogą obserwować stopniowy spadek. Dzisiaj tych koncesji obowiązujących mamy tylko 85. Zeszliśmy z takiego stanu w 2016 roku o prawie 100 koncesji. Natomiast w przypadku koncesji wydobywczych również ten 2016 rok się wybija z ilością prawie 400 koncesji. Dzisiaj tych koncesji nie ma 270, też stopniowy spadek obserwować można na tym wykresie. Szanowni Państwo, kopaliny energetyczne, węgiel kamienny, metan na pierwszym slajdzie. Widzimy, że właściwie od 2016 roku poszukiwanie węgla kamiennego i metanu stopniowo ta działalność zanika. No, w przypadku węgla brunatnego właściwie od 2017 roku już nie mamy, od 2018 nie mamy koncesji poszukiwawczych. W przypadku koncesji wydobywczych dla węgla kamiennego ta ilość jest dosyć stała, z takim trendem spadkowym. W przypadku węgla brunatnego też kilka tych koncesji już nie obowiązuje. Idąc dalej, gaz ziemny i ropa naftowa. Też proszę zauważyć, 97 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie w roku 2016. Dzisiaj mamy 57. Wydobywanie z 232 na 181. Oczywiście musimy mieć też na względzie zmianę przepisów prawa, szczególnie zmianę, która dotknęła węglowodorów, ale w dalszej części postaram się krótko o tych zmianach Państwu powiedzieć. Metan z pokładu węgla kamiennego też od roku 2012 mogą Państwo zaobserwować, szczególnie spadek w ilości koncesji poszukiwawczych. Teraz ostatnio od kilku lat mamy stabilną ilość koncesji na wydobywanie. Choć też proszę zauważyć, że to są tylko 4 koncesje. Rudy miedzi. Też można z tego wykresu zauważyć, jak wygląda trend. Prawie 25 koncesji, dzisiaj 10 poszukiwawczych, wydobywczych, mniej więcej stała ilość. W przypadku rud cynku i ołowiu aktywność do roku 2020. Koncesji wydobywczej już nie mamy. Koncesji na poszukiwanie mniej o 3 w stosunku do roku 2016. Szanowni Państwo, rudy kobaltu, cynku i niklu. Też tak tylko dla zobrazowania, jedna koncesja od roku 2019. Rudy polimetaliczne. Tutaj te zmiany widać troszkę lepiej. Rok 2016 to jest ten początek jakby pewnej aktywności, więcej koncesji. Potem przyszła pandemia, 2020 rok. Teraz obserwujemy znowu wzrost poszukiwań. No, rudy metali to jest ta kopalina, której się w Polsce poszukuje i tutaj obserwujemy pewnego rodzaju wzrost aktywności inwestorów. W przypadku kopalń chemicznych, siarka, no, koncesje na poszukiwanie, jedna, dwie, właściwie ten stan się nie zmienia. Na wydobywanie mamy w tej chwili 2 koncesje. Natomiast w przypadku gipsu i anhydrytu, jak Państwo widzą, tak naprawdę w tej chwili koncesji poszukiwawczych nie ma. Pewna aktywność ma miejsce, wpłynęło do nas kilka wniosków, rozpatrujemy je. Pewnie się przełoży to na nowe koncesje w najbliższym czasie. W przypadku soli kamiennych i soli potasowo-magnezowych ten stan jest dosyć stabilny. Dla koncesji poszukiwawczych, również dla wydobywczych, to jest tylko zmiana o jedną koncesję. Szanowni Państwo,
Chciałem ten wspomniany przykład węglowodorów przedstawić Państwu jako, nazwałem to, ewolucję komplikowania przepisów prawa na przykładzie węglowodorów. Mapa z roku 2005 pokazująca stan koncesji w Polsce. Oczywiście zielonym kolorem zaznaczony jest potentat, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Dochodzimy do roku 2012. No, jest to kulminacja boomu łupkowego. Mamy na sam gaz łupkowy tak zwany, ponad 100 koncesji udzielonych. Ogromna aktywność firm polskich, firm zachodnich. Uczestniczyłem w tym procesie, więc pamiętam, ile kosztowało nas wszystkich udzielanie tych koncesji, jaki to był skomplikowany proces. Proces i też duże wyzwanie dla państwa, bo bardzo dużo rzeczy wtedy, dużo rzeczy nauczyli. Myślę, że to będzie też procentowało w przyszłości, bo pokazało nam, jak ten proces może funkcjonować w przypadku pojawienia się takiej dużej ilości inwestorów. Można sobie zadać pytanie, czy wszystkie organy są do tego przygotowane, były przygotowane, zarówno od strony PR-owej, jak i obsługi też takiej stricte administracyjnej. Mam pewne przemyślenia, ale pozwolą Państwo, że akurat nie będę się dzisiaj nimi dzielił. Przechodząc do zmian, mamy ten 2012 rok, ściągnęliśmy bardzo dużo inwestorów, ściągnęliśmy firmy zagraniczne, ściągnęliśmy kontraktorów, ściągnęliśmy geofizyków. Zapotrzebowanie na wszystkich ludzi pracujących w geologii jest ogromne. I do tego 2012 roku, tak w skrócie, zwrócę uwagę tylko, jak wyglądało otoczenie prawno-administracyjne w zakresie tych koncesji węglowodorowych. Mamy koncesje, które możemy udzielać na poszukiwanie, rozpoznawanie, też wydobywanie. Nie było konieczności poprzedzania przetargiem. Pracowaliśmy nad tymi regulacjami, natomiast wtedy no nie było jeszcze woli politycznej. Te przepisy dosyć długo zostały uchwalane. Finalnie później oczywiście Sejm je przyjął. Użytkowanie poprzedzone przetargiem albo ustanowione w trybie bezprzetargowym. Od 2012 roku można zaobserwować początek właściwie dużych zmian w tym sektorze. Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie węglowodorów, wydobywanie poprzedzał przetarg wszczynany z urzędu na wniosek zainteresowanego podmiotu, czyli tak zwana procedura open door lub tryb bezprzetargowy. Mamy rok 2015, pojawił się nowy rodzaj koncesji, koncesje łączne, czyli na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów. Miała to być zachęta dla inwestorów, też dostosowanie się do sytuacji rynkowej. Pojawiła się konieczność uzyskania decyzji kwalifikacyjnej, nowy rodzaj dokumentacji, czyli dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złóż węglowodorów, dedykowana tylko dla tej kopaliny. Ja mogę ocenić z perspektywy czasu, że chyba w niektórych obszarach ten eksperyment niestety się nie sprawdził. Pojawiła się też możliwość wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych. Mamy rok, przedział czasowy 2015-2018, udzielenie koncesji łącznych wyłącznie w trybie przetargu wszczytanego z urzędu. Od 2018 roku doszła do tego procedura open door. Jeszcze kilka kwestii, na które chciałbym zwrócić uwagę w tym otoczeniu prawno-legislacyjnym węglowodorowym. Dodatkowe regulacje, które pojawiły się stricte dedykowane węglowodoru, czyli regulacje dotyczące bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej na obszarach morskich, obowiązkowe zabezpieczenie roszczeń, polityka korporacyjna w zakresie zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom. Od 2018 mamy rezygnację z zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków. Mamy pewnego rodzaju uproszczenie postępowania kwalifikacyjnego, ale ono cały czas obowiązuje. Od 2022 mamy znowu przepisy regulujące procedury przejścia koncesji. Mamy pewnego rodzaju rezygnację z dotychczasowego bezwzględnego warunku przedłużenia fazy poszukiwania.
Od 2023 mamy możliwość połączenia zatłaczania CO2 do złoża w celu podniesienia ciśnienia złożowego, tak zwana intensyfikacja wydobycia węglowodorów ze złóż z działalnością CCS-u. Zwracam Państwu uwagę na to, jak dużo regulacji na przestrzeni tak naprawdę 10 lat pojawiło się w obszarze węglowodorowym, jak ten proces został skomplikowany, jak tryby przyznawania koncesji, bo proszę pamiętać, że koncesje udzielone wcześniej ciągle obowiązują. Niektóre są udzielone w jednym trybie, inne są w drugim trybie. Zaczynamy się w tym wszystkim wspólnie gubić i sygnalizowana przez pana ministra potrzeba uproszczenia pewnych regulacji, no wydaje się po prostu koniecznością. Szanowni Państwo, mogę wrócić do tego slajdu z 2005 roku i pokazać sytuację dzisiaj obowiązującą. Można powiedzieć, że przez te prawie 20 lat historia zatoczyła koło. Wróciliśmy prawie do tego samego stanu, który mieliśmy w roku 2005. Czyli można sobie oczywiście odpowiedzieć na pytanie, na ile wpłynęły na to te regulacje prawne i ten stopień skomplikowania, na ile uwarunkowania zewnętrzne, ale myślę, że sytuacji w otoczeniu prawnym pewnymi przepisami na pewno nie poprawiliśmy. Mamy dzisiaj stan, jaki Państwo tutaj widzą. Inwestorzy pojawiają się oczywiście, natomiast proces uzyskania koncesji jest tak długi, tak skomplikowany, że naprawdę duże podziękowanie tutaj dla wydziału, który się tym zajmuje. Wiem, że Państwo są tutaj obecni. Oni naprawdę robią świetną robotę, ale gubimy się w tym wszyscy. Dla tylko zilustrowania sytuacji, wydobycie gazu ziemnego od 2005 roku nie zmieniło się w sposób diametralny, trend jest spadkowy. Wydobycie ropy właściwie jest podobne, jak było w roku 2005. To tylko dla zobrazowania sytuacji. A proszę zobaczyć, jakie regulacje, jakie otoczenie prawne było przygotowywane dla złóż węglowodorów. Przechodząc do już takiej stricte dyskusji dotyczącej zmiany klimatu inwestycyjnego, tego klimatu inwestycyjnego, szanowni Państwo, no w naszej ocenie długi proces administracyjny, częste zmiany przepisów prawa i zmiany w interpretacjach, te trzy pierwsze czynniki, no miały na pewno, mają bardzo duże przełożenie na zmiany liczby koncesji. Czasami te interpretacje przepisów prawa, no niestety, ale były spowodowane, szczerze mówiąc, to nie wiem czym, bo nie zmieniły się konkretne artykuły, natomiast zmieniała się interpretacja. Ona na pewno nie pomagała żadnym inwestorom w prowadzeniu działalności górniczej. A na przykładzie węglowodorów mogliście Państwo zobaczyć, jak dużo przepisów tylko dla tej jednej dedykowanej grupy kopalin się zmieniło. Oczywiście musimy zwrócić uwagę też na dodatkowe przyczyny zewnętrzne, które wpływały. Ja tu wymieniłem tylko kilka takich istotnych. Myślę, że o wielu z nich porozmawiamy sobie wspólnie na panelu. Te cykle koniunkturalne, restrykcyjne regulacje Unii Europejskiej też na pewno mają bardzo, bardzo duży wpływ na zmianę ilości koncesji, wahania cen, ale też wyniki prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. Nie wszystkie są takie satysfakcjonujące, które dają podstawę inwestorom do tego, żeby starać się o koncesję wydobywczą. Kilka słów o tym, co zapoczątkowałem, czyli rozmowie o poprawie tego klimatu inwestycyjnego, która w naszej ocenie no, musi się przełożyć na wzrost liczby udzielanych koncesji. Powinna i wierzymy głęboko, że się przełoży. Szanowni Państwo, to, o czym powiedział Pan i wspomniał Pan minister, ułatwiony dostęp do informacji geologicznych już na etapie poszukiwania i rozpoznawania złóż. To jest też ten element, na który Państwo zwracają nam często uwagę. Potrzebujecie tego, nie chcecie płacić dużo za informację geologiczną na początkowym etapie działalności geologiczno-górniczej. Przyglądamy się temu, myślę, że pewne regulacje satysfakcjonujące również dla Państwa się w najbliższym czasie pojawią.
Wspomniana kwestia ujednolicenia i uproszczenia systemu koncesjonowania, szczególnie w zakresie węglowodorów. Nie chciałbym tutaj wyprzedzać tych rozwiązań, o których myślimy, ale na pewno pod słowem uproszczenie. Generalnie my rozumiemy powrót do pewnego rodzaju ujednoliconych przepisów dla wszystkich kopalin. Chyba nie ma potrzeby, żeby węglowodory traktować w sposób szczególny. Szanowni Państwo, na pewno tutaj pan prezes obecny dzisiaj Orlenu powie więcej, ale Kuwejtem nie jesteśmy i wielkich odkryć też oczywiście życzę Państwu z całego serca, ale też w najbliższym czasie trudno się spodziewać. Natomiast to otoczenie prawne no, na pewno komplikuje Państwu działalność i chcemy to zdecydowanie uprościć. Samo dokumentowanie złóż węglowodorów i ta dokumentacja geologiczno-inwestycyjna, która po przyjęciu bardzo szybko się dezaktualizuje, też na pewno nie jest rozwiązaniem, które jest idealnym. Sami Państwo postulują zastanowienie się, czy nie powrócić do tego podziału klasycznego na dokumentację geologiczną, tą część stricte geologiczną i projekt zagospodarowania złoża, to co tak naprawdę dotyczy innych kopalin. To są przykłady stabilnego i transparentnego prawa. Prawa, które Państwo znacie, które może dać podstawy do tego, żeby inwestować długofalowo w projekt górniczy. My nad tym pracujemy bardzo usilnie. To jest, jak powiedział pan minister, jedno z naszych głównych zadań. To promowanie polskich złóż to jest też takie zadanie, które ja osobiście widzę rolę służby geologicznej. Wsparcie nas w tych działaniach nie tylko w przypadku złóż węglowodorów, ale innych złóż kopalin. Musimy ściągać inwestorów, musimy zadbać o to, żeby ten dobry PR dla polskiego górnictwa, dla polskich geologów wrócił. Staramy się robić to wielotorowo, również przy wsparciu Państwowej Służby Geologicznej. Ostatnia kwestia, sprawny i kompetentny aparat urzędniczy. Pewnego rodzaju wewnętrzne regulacje i usprawnienia, które wprowadziliśmy już w Departamencie Geologii, którym mam przyjemność kierować, to jest jakby ten pierwszy krok. No, minęło kilka miesięcy, ale od pierwszego dnia właściwie działamy intensywnie. Staramy się ułatwić też Państwu działanie. No, to otoczenie legislacyjne jest trudne. Mamy nadzieję, że ono będzie zmienione. Będzie się pracowało zarówno nam łatwiej, jak i Państwu. Te wydziały, które zajmują się koncesyjne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, to wspomniany przeze mnie Wydział Węglowodorów, ale też obecny tutaj licznie Wydział Kopalin Skalnych, czy Wydział WKS tak zwany. I on zajmuje się wszystkimi, Wydział Kopalin Stałych, przepraszam, on zajmuje się wszystkimi innymi kopalinami, które oprócz węglowodorów. Skład jest jednego i drugiego wydziału bardzo liczny. Tutaj korzystając z okazji to serdecznie Wam dziękuję za dotychczasową pracę. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich inwestorów zmienimy ten aparat urzędniczy na lepszy i będą Państwo z tego finalnie zadowoleni. Tylko dajcie nam jeszcze troszkę czasu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję panie dyrektorze. A teraz zapraszam do nas pana mecenasa Piotra Spaczyńskiego z SSW Pragmatic Solutions. Pan mecenas zaprezentuje nam zagadnienia dotyczące zmian prawa polskiego wpływających na klimat inwestycyjny dla rozwoju sektora mineralnego. Proszę. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W ostatnich latach, tak jak mamy mniej koncesji, tych zaproszeń też było mniej, bym powiedział. Także gratuluję inicjatywy i profesorowi Szamałkowi, i ministrowi Galosowi, i całemu zespołowi Państwowego Instytutu Geologicznego. O tym klimacie inwestycyjnym warto rozmawiać, nawet jeżeli wszyscy na tej sali się z jakimiś zagadnieniami nie zgadzamy. Trochę adrem tego, co mówił dyrektor Młynarczyk, to ja bardzo chętnie bym się cofnął do roku 2004. Uważam, że wtedy było o wiele łatwiej. Jak spojrzymy na boom łupkowy i ilość koncesji, która została wydana wtedy, nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy całego zespołu pana dyrektora. Ja pamiętam rekord w uzyskaniu koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w 2007 roku to były 3 miesiące. No obecnie to jest w ogóle nierealne, także myślę, to gdzie jesteśmy i ta statystyka, która została pokazana w zakresie koncesji, no szału nie robi, ale to się nie dzieje bez przyczyny. Ja trochę tutaj reprezentuję no najbardziej nielubianą grupę zawodową, mianowicie prawniczki i prawników. I jak spojrzymy na Państwa ankietę, ja tej ankiety nie widziałem wcześniej, ale tak, numer jeden, źle ilość przepisów. Numer dwa, źle jasność i czytelność przepisów. Numer trzy, stałość i przewidywalność prawa, więc z pewnością w tym zakresie mamy kłopoty. Zanim przejdę do polskiego podwórka, gdzie no, prawnicy zajmujący się górnictwem są dosyć rzadkim zjawiskiem, to słów kilka może o sytuacji na świecie. My z prawnikami górniczymi mamy okazję się spotykać cyklicznie na różnych forach. Ja akurat mam się okazję spotykać w World Association of Mining Lawyers i w grupie roboczej International Bar Association. Tam mamy sporą grupę oczywiście prawników kanadyjskich, jest ich najwięcej, australijskich, amerykańskich. No i chciałem dać trochę taką perspektywę, bo jeżeli chcemy zachęcać inwestorów z zagranicy, to musimy trochę, bym powiedział, spojrzeć na Polskę, taki helikopter view bardziej globalny. No i rozmawiając z tymi prawnikami, tam mówiąc o tym, ich oczywiście reklamując Polskę, że tu mamy interesujące surowce i węglowodory, i metale, zapraszamy i tak dalej, to gros z nich no nie ma pojęcia, że w Polsce coś wartego uwagi jest, czyli jesteśmy dla nich, bym powiedział, troszeczkę takim no-name'em. No i w tym zakresie mamy sporo do zrobienia, myślę. Tu wracając znowu do roku 2004, boomu łupkowego, to ja pamiętam sobie sytuację, gdzie przedstawiciele ministerstwa brali udział w wielu konferencjach w Stanach Zjednoczonych dotyczących oil and gas. I to wywołało, to był jeden z czynników, który wywołał zainteresowanie polskimi węglowodorami. My bez reklamowania Polski na arenie międzynarodowej, no niestety tych inwestycji zagranicznych nie zachęcimy, także tu warto rozważyć może powrót na konferencję PDAC w Toronto, która jest pewnie największym wydarzeniem górniczym na świecie. Myślę, że warto by było, żeby nasza delegacja tam się znalazła. I parę słów może o jak my postrzegamy prawnicy geopolitykę. No to z pewnością sytuacja pierwsza i taki pierwszy element, który bym zaznaczył, to transformacja energetyczna. Transformacja energetyczna to absolutnie jest epokowe wydarzenie dla górnictwa. Tego dawno nie mieliśmy. To jest epokowe wydarzenie, ono ma wpływ na choćby zmiany popytów na poszczególne surowce, na przekierowanie tego zainteresowania, co prowadzi do tego, że własność niektórych surowców na świecie jest niezbilansowana. No i tu możemy powiedzieć, że wszyscy zaznaczają, że obecnie u kierownicy siedzą Chiny, no a reszta świata się trochę mocno zgapiła. Mamy coraz większy interwencjonizm i narodowy, i regionalny. Dalej, mamy troszeczkę sprzeczne oczekiwania na rynku, a mianowicie popyt globalny mówi daj mi tu szybko, dużo, tanio, a lokalna podaż mówi despacito, spokojnie, w sposób zrównoważony, z poszanowaniem wszystkich interesuariuszy. Także te oczekiwania są dosyć sprzeczne. Na rynku pojawiają się nowi off-takerzy. Tu mamy dla przykładu czy producentów baterii, czy producentów samochodów elektrycznych. Oni pojawiają się i dobrze, bo zapewniają nowe źródło kapitału, ale tu znowu sprostać ich oczekiwaniom, a mianowicie co do szybkości, wielkości wydobycia jest bardzo ciężko. Ta konkurencja geopolityczna nam rośnie. Przedsiębiorcy bardzo boją się niestabilności cen, niestabilności prawa, niestabilności polityk regionalnych i narodowych. No i to słów kilka, pewnie będziemy mieli okazję rozwinąć niektóre hasła w kolejnych panelach. Duża aktywność Chin, duża aktywność nowych graczy, bo wystarczy spojrzeć na ilość funduszy, czy to w Emiratach Arabskich, czy w Arabii Saudyjskiej, które zostały uruchomione w celu inwestowania w surowce krytyczne poza Półwyspem Arabskim. Widać, że
dużo się dzieje i o tym jeszcze słów kilka później. Te surowce, które najczęściej na naszych spotkaniach się pojawiają, to miedź, kobalt, nikiel, lit. Niejako pomocniczo, bym powiedział pomocniczo, równolegle wędruje wodór i zielony wodór. No ten zielony wodór pewnie tu w odniesieniu choćby do tych trendów ESG będzie miał też wpływ na górnictwo i projekty CCS, które zostały poruszone, tych projektów CCS w Europie zaczęło się dziać coraz więcej. Jest też, z tego co wiem, apetyt na projekty w Polsce, ale oczywiście tam analiza ekonomiczna musi nam wykazać, że te projekty mogą się wydarzyć. Nie ulega kwestii, że absolutnym number one jest miedź. I niejako projekcje co do podaży, czyli nowych kopalni, i projekcje co do popytu, rosnącego popytu, no pokazują, że w miedzi będzie się działo sporo, a mianowicie nowych kopalni jest niewiele, a popyt rośnie. Czyli zwyżki cenowe na miedzi, które są projektowane, są zdecydowanie największe. No oczywiście tego typu zjawisko powinno przyciągać inwestorów, szczególnie do bezpiecznych lokalizacji, takich jak mam nadzieję, taką jaką mam nadzieję jest Polska i będzie Polska, także tutaj nasza szansa z pewnością w miedzi i nie tylko leży. No i teraz wjeżdżamy my, cali na biało-czerwono. Ja oczywiście podczas dzisiejszego spotkania granularnie w poszczególne regulacje nie będę tutaj zaglądał, nie będę Państwa zanudzał. Cieszę się, że niektóre z haseł, które akurat ja wybrałem, pokrywają się już z tym, co zostało wcześniej poruszone. No i może zacznę od takiego numeru jeden, a mianowicie stabilność prawa. To Państwo również w ankiecie wskazywali, że jest to rzecz absolutnie kluczowa. I teraz no, nam w zakresie stabilności prawa nie idzie najlepiej. Od 2011 roku co roku zmienialiśmy naszą konstytucję górniczą, można tak powiedzieć. I oczywiście niektóre z tych zmian miały większe, mniejsze znaczenie, no jak spojrzeliśmy na węglowodory, o czym mówił pan dyrektor, no to miały olbrzymie znaczenie. Jeżeli chodzi o pozostałe surowce, mniejsze, większe, no ale ja podam taki przykład, to na co zwracają uwagę inwestorzy, to z pewnością jest prawo pierwszeństwa do uzyskania użytkowania górniczego w momencie przejścia do wydobycia i prawo wyłączności do informacji geologicznej, którą pozyskaliśmy. No i teraz tak, mieliśmy sytuację, gdzie to prawo niejako nam przysługiwało 5 lat, później mieliśmy sytuację, gdzie przysługiwało ono nam 3 lata, no i znowu mamy 5 lat. No i naprawdę ciężko tłumaczyć potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu, który przyjeżdża do Polski i się pyta, okej, to teraz mi powiedz, czy moja działalność tutaj jest bezpieczna, ja jestem zabezpieczony, żeby przejść do fazy wydobywczej. No jeżeli mamy takie fluktuacje, no to naprawdę ciężko tego typu bezpieczeństwo zapewnić. Ja pamiętam projekt z 2014 roku, gdzie tam naprawdę robiliśmy wszystko, udało się udokumentować złoże w 2014 roku właśnie dlatego, żeby złapać się na te dłuższe terminy, bo jakbyśmy udokumentowali go już w styczniu 2015 roku, to te terminy były krótsze. No więc tutaj nie sposób, tłumacząc tego typu zmiany inwestorom, zapewnić im bezpieczeństwo, na czym im zależy, szczególnie jeżeli wykładają dziesiątki, setki milionów złotych na działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą. Idąc dalej, brak koncesji łącznej. No tu udało nam się to w zakresie węglowodorów. Oczywiście pytanie, czy ta konstrukcja w zakresie węglowodorów funkcjonuje dobrze. Natomiast w przypadku pozostałych surowców ja bym do tej koncesji łącznej jednak namawiał. Nasza konstrukcja z podziałem na koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą i dalej na koncesję wydobywczą no jest ewenementem na skalę światową i naprawdę ciężko tłumaczyć nowym inwestorom, że mamy do czynienia z takim podziałem i pomiędzy tymi dwoma koncesjami ryzyko dla inwestora istnieje. Także to jest coś do rozważenia, jakieś hasło, nad którym proponuję, żebyśmy mogli dalej dyskutować, skoro jest wola wprowadzania zmian do naszej ustawy.
Informacja geologiczna już się pojawiała, także tu naturalnie ja absolutnie dopinguję temu, żebyśmy niejako zwiększyli ilość przypadków, w których tą informację geologiczną udostępniamy nieodpłatnie. To jest bardzo duża pozycja kosztowa na bardzo wczesnych etapach działalności, a przecież życzylibyśmy sobie, żeby startupy de facto na całym świecie pracowały nad naszą strukturą geologiczną, może coś ciekawego wymyślą i doprowadzą do ciekawych projektów. Także tu moim zdaniem to jest jedna rzecz, druga rzecz digitalizacja. Tak? No ta digitalizacja informacji geologicznej naprawdę by się przydała. To zdaje się nam CRMA też w pewnym zakresie wymusi, z racji tej, że tam o digitalizacji jest mowa. No i na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę, jeżeli już pozyskałem informację geologiczną, mam tą wyłączność, no to pewnym, bym powiedział, kontrowersyjnym prawem jest prawo wglądu. A mianowicie do mojej informacji geologicznej prawo wglądu mogą mieć osoby trzecie, no czego bym sobie nie życzył, także warto się nad tym zastanowić. Dalej, planowanie przestrzenne też nam się pojawiło. No to jest, myślę, że też CRMA może dać nam jakieś tutaj, bym powiedział, koło ratunkowe, żebyśmy mogli w tym planowaniu przestrzennym zapewnić jeszcze większą ochronę złóż. Ja sobie przypominam dokumentowanie jednego ze złóż, no tak z 10 lat temu, to było złoże węgla brunatnego. To troszeczkę dla tych, co oglądali serial Yellowstone, to bym powiedział, że to było takie dokumentowanie złoża w Yellowstone na ranczu Datonów, tak bym mógł użyć takiej analogii. Tam były podpalenia, broń, zamieszki, także no to złoże udało się udokumentować. Natomiast w owym czasie, gdy energetyka wiatrowa była w odwrocie, gmina parła do jak najszybszego uchwalenia planu miejscowego akceptującego powstanie farmy wiatrowej przy ogromnym wsparciu lokalnej społeczności. Powstanie farmy wiatrowej de facto uniemożliwiało powstanie kopalni odkrywkowej. No i tam mieliśmy do czynienia z jakimś naprawdę potężnym wyścigiem i te konflikty nam występują cały czas. Także planowanie przestrzenne, zresztą jak rozmawiamy z przedsiębiorcami, no to jest absolutny priorytet i właśnie może CRMA daje nam tu jakieś podstawy, żebyśmy te złoża, tudzież potencjalne złoża nasze jeszcze bardziej chronili. Dalej, podatek od niektórych kopalin, głównie tutaj mówię o miedzi i srebrze. Zastanawiałem się, jak Państwu zobrazować ten podatek, bo to jest taki ewenement też na skalę światową, gdzie jeszcze nie osiągnęliśmy żadnych przychodów z naszej działalności. Ponieśliśmy ogromne koszty capexowe, czyli na budowę kopalni, a praktycznie od pierwszego wagonika z urobkiem musimy płacić ten podatek. No i co do zasady na świecie wszyscy się zgadzają, że musi być tak zwany government take. Czyli Skarb Państwa powinien czerpać korzyści z działalności. Oczywiście lokalne społeczności, lokalni przedsiębiorcy i tak dalej, i tak dalej. No tylko ten government take na świecie to jest coś pomiędzy 30 a 50%. W przypadku niektórych projektów w zakresie miedzi, nowych projektów, mówię to o nowych projektach, to podatkowanie dochodzi do 80-90%. Co skutkuje tym, że de facto przychody z podatków Skarbu Państwa są zerowe z tych nowych projektów, bo jeżeli Skarb Państwa coś opodatkuje 100%, to ma zerowe przychody, jeżeli 0% też. I trzeba uchwycić ten moment, gdzie Skarb Państwa jest w stanie maksymalizować swoje przychody z podatków. I uważam, że w przypadku miedzi i srebra absolutnie się nie znajdujemy w tym miejscu, gdzie się maksymalizujemy, tylko wręcz ograniczamy te przychody. Więc to jest element, jeżeli spojrzymy na ilość koncesji, na spadek wydobycia, no to jest jeden z elementów, który absolutnie w zakresie miedzi i srebra nas tutaj powstrzymuje. O CRMA nie będę się rozwodził już może w szczegółach, bo czas nagli, a będzie w tym zakresie też dalszy panel. Natomiast z tych smaczków CRMA ja wychwytuję jeden. To nie są punkty kontaktowe, czy Krajowy Program Poszukiwań, czy właśnie digitalizacja. Tam jest taki jeden z zapisów dotyczący o przewadze interesu publicznego nad negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Rozporządzenie jako takie możemy stosować bezpośrednio, czyli my je możemy stosować bez zmiany naszych przepisów. Oczywiście są w planie zmiany tych przepisów, żeby do tego CRMA się dostosować, ale my już te przepisy możemy stosować bezpośrednio, więc jestem ciekaw, jak tego typu
bym powiedział, przewaga interesu publicznego nad negatywnym oddziaływaniem na środowisko pojawi się w niektórych projektach dotyczących surowców strategicznych, surowców krytycznych. Tu mała statystyka, o której już wspominaliśmy. 170 wniosków w pierwszej turze zostało złożonych. Zobaczymy, ile, oczywiście są wnioski z Polski, zobaczymy, ile z nich przejdzie i czym się zakończą i na jaki tutaj fast track regulacyjny i fast track finansowy będą mogły liczyć. Już ostatni slajd, na co chciałem zwrócić uwagę, to brak kapitału. My, żeby rozwijać sektor surowcowy w Polsce, a przede wszystkim w surowcach tych strategicznych, tych krytycznych, no to potrzebujemy naprawdę dużo kasy. Nie jesteśmy w stanie tej kasy sobie lokalnie wygenerować. Także musimy zapewnić sobie finansowanie, żeby w tej fantastycznej przygodzie z transformacją energetyczną uczestniczyć. Giełda warszawska to nie jest giełda w Toronto, ani giełda w Australii. Tam mamy dużo projektów górniczych na wcześniej fazie, mamy dużo projektów wydobywczych, mamy inwestorów, którzy rozumieją ten biznes. W Polsce takich inwestorów nie ma. Dlaczego? Raz, że tych projektów jest mało, no do tego nie mamy oczywiście historii, tradycji, inwestycji w te projekty z różnych przyczyn. Bo inwestując w projekt Exploration, inwestujemy trochę jak venture capital. Inwestujemy w kilkanaście albo kilkadziesiąt projektów i zakładamy, że jeden, dwa, trzy nam wyjdą, bo tam jest potężne ryzyko związane, czy sukces będzie, czy nie. Ale jeden, dwa, trzy nam wyjdą i zapewniają nam zwrot z kapitału, który no, pozwala zakończyć inwestycje na plusie. Tego w Polsce nie mamy. Nie mamy też globalnych graczy, nie mamy Glencore'ów, Angloamerykanów, Rio Tinto i tak dalej, i tak dalej. Oni by się ze swoim kapitałem przydali. I tu w tym zakresie a propos współpracy międzynarodowej, to pragnę zwrócić uwagę na taki pakt, który powstał stosunkowo niedawno, to jest Mineral Security Partnership. W ostatnim tygodniu wraz z obradami ONZ-u on się spotykał. Tam jest 14 krajów plus Komisja Europejska. To grono zostało w zeszłym tygodniu powiększone, a mianowicie jest to taka przeciwwaga dla Chin, która ma wspierać projekty w zakresie surowców strategicznych na świecie. Powstał też pakt finansowy, który ma za zadanie umożliwić finansowanie. Na zeszłotygodniowe spotkanie zostały zaproszone największe fundusze w stylu BlackRock, Goldman Sachs, Citibank i tak dalej, i tak dalej, które mają się przyglądać tym obradom i ewentualnie służyć finansowym wsparciem. I tu gorąco zachęcam naszych przedstawicieli, żeby do tego stołu również usiąść. Bo oprócz tego, że jest Komisja Europejska, to bezpośrednio przy stole siedzą Niemcy, Włochy, Finlandia, Norwegia, Estonia. No wydaje się, że my powinniśmy również tam siedzieć, także gorąco zachęcam do eksploracji naszego uczestnictwa w tym wydarzeniu, bo oczywiście warto też spojrzeć, jaka jest mechanika finansowania projektów na świecie. Tam już pierwsze 10 projektów jest finansowanych. Są to projekty w Europie, projekty w Ameryce Północnej, Południowej i w Afryce. I uważam, że powinniśmy się temu przyglądać, powinniśmy w tym rynku globalnym brać udział. Tu niestety mój czas się absolutnie kończy. Ja naturalnie chętnie bym jeszcze się wypowiedział a propos pozostawiania surowców dla przyszłych pokoleń, ale to może zostawię sobie na dyskusje kuluarowe. Ja Państwu życzę, żebyśmy w tej transformacji energetycznej wzięli udział, bo tu mamy absolutnie jako Polska olbrzymi potencjał i tego Państwu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu mecenasowi. Proszę państwa, tym wystąpieniem zakończyliśmy pierwszą turę referatów. Zapraszam teraz na przerwę do sal 15 i 16. Ponownie spotkamy się za kwadrans. Witam państwa ponownie. Rozpoczynamy drugą część bloku referatowego, w którym jako pierwszy wystąpi pan dr Sławomir Mazurek, kierownik Zakładu Polityki Surowcowej w Państwowym Instytucie Geologicznym. Pan doktor wygłosi referat Zależność stanu wiedzy o zasobach kopalin od nakładów na poszukiwania złóż. Działalność górnicza w Polsce po 1989 roku. Zapraszam pana doktora Sławomira Mazurka. Przed chwilą jeszcze był tutaj.
Jest pan doktor. Zapraszamy do nas. Dzień dobry państwu. Starałem się zapewnić sobie frekwencję jak przed tą przerwą, ale mi się nie udało. Wielu jeszcze wybrało kawę zamiast obrad. Szanowni państwo, prezentacja będzie, jak państwo widzą, dwudzielna, dwuczęściowa. W części pierwszej chciałbym na wykresach, na figurach przedstawić to, co padło tutaj już kilkakrotnie z ust moich poprzedników, a w drugiej króciutko na temat tego, co w Polsce się wydarzyło po 1989 roku. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że cytując media, w Polsce mamy tyle i tyle złóż. Nie, proszę państwa, nie mamy. Według obecnego stanu wiedzy mamy tyle i mamy nadzieję, że będzie ich więcej. Już pominę inne kwestie z tym, co, które nieprawdą jest jakoby w mediach, ale to może w trakcie. Musimy sobie zdawać sprawę, rozmawiając o klimacie inwestycyjnym, że jest ładny taki łańcuszek u anglosasów. Minerals, raw materials, commodities. Ssanie na rynku, popyt wymusza zwiększone na commodities, wymusza zwiększone wydobycie kopalin i produkcję surowców, raw materials, a to wszystko wywołuje ruchy w sektorze, nazwijmy to ładnie, eksploracyjnym. I to są rzeczy znane od wielu lat, dające się zidentyfikować, co kiedy było przyczyną jakiego boomu surowcowego, pomiędzy którymi są pewne cykliczne zmiany, ale o charakterze stagnacyjnym. A teraz, proszę państwa, jeżeli wiemy, że te boomy istnieją, to zobaczmy, gdzie. No bo tak mówię, w świecie to znaczy gdzie. Jak państwo widzą, tam u góry taka granatowa kreseczka, to jest Europa. My jako Polska to jesteśmy częścią tej kreseczki, to tak, żebyśmy sobie uświadomili skalę. Kto jest największym beneficjentem? Nie, jak piszemy w mediach, Afryka, 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 tak? Chiny, Chiny, Chiny. Nie, proszę państwa, Ameryka Łacińska. Tam jest najwięcej lokowanych w tej chwili od wielu lat już kwestii. Po drugie, Kanada, ten niebieski pasek. I trzecie, ten fioletowy, Afryka. Różne nakłady na poszukiwania, tu akurat mówimy o metalach, w różnych częściach świata, ale pamiętajmy, Ameryka Łacińska, Kanada i Afryka to są te trzy główne kierunki, a Europa to tam ta cieniutka kreseczka u góry. Ale jeżeli wiemy już w jakich rejonach, to na co? W co inwestują? Proszę państwa, pieniądz lubi pieniądz. Największe budżety idą na złoto. Na tym wykresie ten słupek 2023 według raportu agencji ratingowej S&P Global na zlecenie BRGM, francuskiej służby, pokazuje, że lekko spadło zainteresowanie złotem. Nie, proszę państwa, nie spadło zainteresowanie złotem. Pan mecenas Paczyński mówił o finansowaniu. To jest właśnie to. Instytucje finansujące odmówiły finansowania dla projektów, które miały inwestować w złoto. I to pewien określony segment przedsiębiorców, nie dla wszystkich. Po drugie, tak zwane metale bazowe, to jest ten szary pasek, a to, co państwo czytają, lit, kobalt, metale bateryjne, to jest tam ten niebieski paseczek. On się pojawił kilka lat temu, on przyrasta, ale proszę nie mierzyć miarą ilości enuncjacji i doniesień prasowych jako miernika tego, co się na świecie dzieje. Kto inwestuje? Oprócz tych największych, o których sobie zaraz na następnym slajdzie powiemy, wcale nie średniacy,
I wcale nie firmy państwowe. Kto? Junior companies, proszę państwa. Czyli kto? Czyli tych, których w Polsce nie ma. To tutaj też pan mecenas zwraca uwagę. Ta czerwona strzałka, odsyłam państwa do takiej strony Junior Mining Hub, gdzie państwo sobie obejrzą, ile jest przygotowanych projektów, którymi te junior companies na rynku chcą handlować. Była mowa o TSX. 40% tych junior companies jest notowanych na Toronto Stock Exchange. Nikt nie biega po rynku z trzystronicowym teaserem, obiecując inwestorowi złote góry, tylko NI43101, raport według standardów giełdy kanadyjskiej i dopiero wtedy jest o czym rozmawiać o finansowaniu. Ale my nie mamy junior companies. I obawiam się, że dopóki są tylko duże firmy, a nie ma junior companies, nie będzie znaczącego przyrostu naszych złóż. Ci duzi to kto? Jak państwo widzą, są trzy grupy. Grupa pierwsza, pierwsza liga, pierwsza dziesiątka, która kiedyś dominowała w stopniu, tak jak państwo widzą, rok 2012, dominowała w stopniu tam 80% wszystkiego. Obecnie nieco spadła. Pojawili się, czy rosną w siłę gracze na metale bazowe. Miedź, nikiel, kobalt. Natomiast lit to ciągle jeszcze jest tam ten górny niebieski pasek. Nie ma tutaj oczywiście, nie pokazujemy tu węglowodorów czy surowców energetycznych, ale pokazujemy, w co inwestują najwięksi i ile inwestują i jaki jest ich podział. Ciągle jest pierwsza liga, ale przepaść między tą ekstra klasą a klasą rozgrywkową niżej się znacząco zmniejszyła. No tak, była mowa o tym, że jak wkładamy pieniądz, to wyjmiemy złoże, ale jeżeli jest miedź, która od 100 lat jest tym, czego wszyscy pożądają i jest i będzie filarem transformacji, to pytanie, czy tam jest tak, jak było, że włożono kilkaset milionów czy kilkadziesiąt milionów dolarów i otrzymano kilkaset milionów dolarów i otrzymano wiele milionów ton metalu w przeliczeniu na metal w nowo odkrytych złożach. No nie, proszę państwa, już tak nie jest. Jak państwo widzą, skala nakładów wzrosła znacząco, wzrosła kilkukrotnie, to jest ta brązowa linia. Natomiast to nie pociąga za sobą adekwatnego przyrostu udokumentowanych zasobów, tak jak to kiedyś było. Coraz trudniej jest udokumentować duże zasoby, zwłaszcza przy tak, nazwijmy to, dojrzałym surowcu jak miedź. Tak? Jeżeli czegoś nie mamy, a nie mamy w Polsce na przykład grafitu. Kiedyś tam mówiło się o niewielkim złożu grafitu pod Strzelinem, 2000 ton, no skreślono z ewidencji, nie ma grafitu. Więc jak my teraz, mam nadzieję, że nam się uda, bo to granatowe to jest skala oporności bardzo niskiej, a więc wysokiej przewodności. Jak państwo pamiętają, bomby grafitowe, co zrobiły z infrastrukturą elektroenergetyczną w pewnym kraju, to nie ma nic innego o takiej niskiej oporności jak grafit. Więc jeśli nam się uda, pojawi się nawet niewielkie złoże grafitu, to będzie efekt wow, dużo, ale to proszę pamiętać o tym, o tej względności. Nie było nic, pojawiło się trochę, to już jest dużo. Natomiast w przypadku takich surowców czy kopalin jak miedź, takiego efektu, takiego przyrostu już nie będzie. Ale tak w ogóle to ile to trzeba wydać? Amerykańskie Stowarzyszenie Górników zleciło temu samemu S&P Global pewną analizę, wrócimy do niej jeszcze za chwilę, w drugiej części. Natomiast to ciągle są dolary pojedyncze wydawane na tonę w złożu lub na uncję, jeśli mówimy o metalach szlachetnych. Więc to dalej nie jest ta skala, której należy się bać, mówiąc o tym, czy nam się zwróci. Argument jest inny.
w takim fundamentalnym dla tych, którzy interesują się historią górnictwa na Dolnym Śląsku i w Polsce, dziele z 72 roku Dziekońskiego o wydobywaniu kruszców na Dolnym Śląsku od średniowiecza do II wojny światowej, on tam użył świetnego cytatu odnośnie poszukiwań, że to były poszukiwania, najczęściej to były zawiedzione nadzieje. Czyli ryzyko, owszem, jest, natomiast jeśli mówimy o kwotach wydawanych, to nie jest to tak, żeby się tego bać, że przewróci nam to efektywność projektu. Nie, to nie ma żadnego związku z tym. Critical Raw Materials Act, jego znaczenie dla Polski. Wszyscy zachwycają się Australią, Arabią Saudyjską. A ja powiem tak. Jeśli Australia jest 20 parę razy od nas większa, 7 milionów kilometrów kwadratowych, a my 300 ponad tysięcy, czyli 20-krotna różnica, to na zakończenie tej pierwszej części zarówno państwu, jak i sobie życzę, żebyśmy tą 1/20, czyli te około 20-25 porządnych złóż w Polsce surowców, kopalin do produkcji surowców krytycznych odkryli, udokumentowali. Mam nadzieję, że to nie będzie, jak pisał Dziekoński, te poszukiwania najczęściej nie będą zawiedzionymi nadziejami. Natomiast jeśli mówimy o działalności górniczej po 1989 roku, to przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze, ci z Państwa, którzy pamiętają działalność w oparciu o dekret prawo górnicze i pamiętają obecne mnożenie przepisów tutaj i przez pana dyrektora Monarczyka, i przez pana mecenasa Spaczyńskiego wspominane, to powinni też sobie uświadomić, że zmiany to były fundamentalne zmiany. Że to nie jest Anglia od czasów Cromwella, która sobie działa, tylko że my jeszcze jesteśmy w burzliwym, początkowym okresie, nawet jeżeli komuś te 35 lat się wydaje, że to już dużo czasu upłynęło. Bo te zmiany są na tyle fundamentalne, że my sobie z nimi długo nie poradzimy w dostosowaniu ich do funkcjonowania gospodarki. Każdemu z nich można by było poświęcić wiele godzin, natomiast rozumiem, że o tym nie musimy w tym gronie rozmawiać. Aczkolwiek pierwszą taką moją refleksją, jak Państwa zobaczyłem, było: o, będziemy rozmawiali o klimacie inwestycyjnym w surowcach. Nikogo w mundurze nie widzę, w górniczym mundurze. Ale rozumiem, że własność złóż kopalin, administracja geologiczna, to wszystko, co się wiąże z rolą i znaczeniem społeczności lokalnej, samorządu terytorialnego, aspekt środowiskowy, pieniądz, czyli podatki i opłaty, informacja geologiczna, to są zmiany, które nie mogły się nie odbić i z którymi jeszcze na funkcjonowaniu górnictwa i z którymi jeszcze sobie nie poradziliśmy i długo jeszcze sobie nie poradzimy. I należy mieć tego świadomość, nawet jeżeli szczytne są idee pana ministra. Chciałbym posłużyć się w przeglądzie tego, co się stało po 1989 roku dwoma slajdami, dwoma skrajnościami. Cynk i ołów. Skończyła się eksploatacja, liczba koncesji zero. Widzieli Państwo to na prezentacji dyrektora Młynarczyka, ale zasoby zostały. 90 milionów rudy, przepraszam, to taka historia jak z barytem, że ceny spadły w latach 90., więc po powodzi w 97. zamknięto Stanisławów i Boguszów? Czy też może klimat inwestycyjny w odniesieniu do zagospodarowywania złóż kopalin nowych, jeśli chodzi o metale? I druga skrajność, piaski i żwiry. Pomijam już, że Zakład Geologii Gospodarczej i Bilansowania Złóż dysponuje ponad 70-letnim okresem, w którym ewidencjonujemy wszystko. I możemy powiedzieć, gdyby tylko ktoś chciał, wszystko możemy mu wydobyć i pokazać. I powiedzieć, co się działo. Ba, nawet czekam, kiedy kolega Marcin z zespołem przygotuje taką prezentację lub publikację pod tytułem "Co można o wydarzeniach gospodarczych wyczytać ze statystyk surowcowych". Proszę bardzo. Kiedy były budowane największe zapotrzebowanie na piaski i kruszywa, czyli kiedy były największe natężenie budowy autostrad? No to widać, 2011 rok. Pamiętają Państwo rok, lata 70.,
i lament w kryzysie naftowym. Mamy ropy na 40 lat. Upłynęło 40 lat, ropa jest. I w przełożeniu na polski grunt lament, kończą nam się zasoby złóż dla piasków. Nie mamy piasków. Za chwilę staną drogi, za chwilę staną autostrady, nie będzie na budownictwo inżynieryjne i kubaturowe. Może tak. Może nie będzie klimatu inwestycyjnego. Może nie będzie jakichś możliwości środowiskowych. Ale patrząc na bazę zasobową, 35 lat temu było 12 miliardów ton zasobów bilansowych, dzisiaj jest 21, prawie 100% wzrostu. A więc żyjmy tym optymizmem, że świat się nie skończy. A jak Państwo widzą, skala wydobycia wzrosła znacząco, 2-3-krotnie. W podsumowaniu tego, co po 1989 roku. Są takie kopaliny, które niestety przestały być w Polsce wydobywane. Są takie, które zanotowały spadek. Są takie, z którymi przemiany gospodarcze się znacząco nie obeszły. Kto zanotował silny lub bardzo silny wzrost w wydobyciu? Kopaliny dla potrzeb budownictwa. Co jest lokomotywą gospodarki? Budownictwo. To są, mówię, rzeczy, które jak się człowiek zagłębi w to, co jest gromadzone w archiwach Państwowego Instytutu Geologicznego, naprawdę ciekawe wnioski i spostrzeżenia. Chciałbym się teraz odnieść do czasu trwania budowy zakładów górniczych. A była mowa, że to trwa już tak długo, trwa kilkanaście lat. Tak, Amerykanie też się wkurzyli. Stowarzyszenie Górników Amerykańskich zleciło temu S&P Global pod tytułem: powiedzcie nam, jak to jest na świecie. No, na świecie się okazało, że z niewielkim rozrzutem, obojętnie jaki kraj by analizować, to jest podobnie. Że upływa kilkanaście lat od momentu odkrycia do momentu wystartowania całego projektu. Ale pokazuje to nie po to, żeby Państwo, niektórzy, zwłaszcza z organów decyzyjnych, mówili: okej, no tak, wszędzie tak jest. Musimy się z tym liczyć. Proszę Państwa, każdy z Państwa dostał ankietę. Już wyniki ankiet. Niestety mieliśmy pewien problem z pozyskaniem informacji do tej ankiety. Trzy razy trzeba było robić kwerendę wśród Państwa, żeby pozyskać te wyniki wśród przedsiębiorców. Dlaczego? Nie wiem, ale Fraser Institute od kilku lat już nie publikuje danych z Polski na temat przyjazności państwa polskiego dla górnictwa. Dlaczego? Bo to jest oparte na ankietach. I feedback, ilość ankiet, które spływają z Polski, jest niewystarczająca do tego, żeby oni uznali to za reprezentatywne. Klimat inwestycyjny, a klimat odpowiedzialności i chęci udzielania informacji, to też jest ciekawe spostrzeżenie, ale nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że wszyscy nasi sąsiedzi, to jest pierwsza ćwiartka najbardziej przyjaznych krajów uznawanych za najbardziej wolne gospodarcze. Południe, zachód i północ. My jesteśmy na poziomie krajów śródziemnomorskich i bałkańskich. Oczywiście możemy powiedzieć tak, możemy się odnosić do tego, co jest na pomarańczowo, tak? Jesteśmy trochę lepsi, ale pytanie, jeśli wszystko jest względne, czy chcemy się odnosić do tego, co na pomarańczowo, czy poprawić się w kierunku tego, co jest na niebiesko. A na koniec, proszę Państwa, zachowałem sobie jeden slajd i jak jestem przeciwnikiem czytania tego, co ktoś napisał na slajdzie, bo każdy umie przeczytać, to ja jednak pozwolę sobie ostatni slajd przeczytać. Dlaczego? Od 460 lat, proszę Państwa, rozmawiamy o klimacie inwestycyjnym. Ten cytat pochodzi z roku 1564 z lustracji województwa krakowskiego. 460 lat. Albowiem już w Polsce nie wszystkim, albo mało ich wiadomo, res metallica. Więcej się tego ludzie strzegą, niżli by promować mieli. Dzień dobry. A snać i srodze zakazują i bronią szukania. Dzień dobry. Choćby się co okazało, co jest ku wielkiej szkodzie Rzeczypospolitej, bo co w ziemi leży, a Pan Bóg do tej ziemi Polakom włożyć raczył,
tam to nikomu pożytku nie uczyni, aż będzie wydźwigniono. Czy coś więcej jeszcze chcemy do tego wszystkiego dopowiedzieć? Tak, proszę Państwa. Ostatnie zdanie. Bo już wtedy wiedziano, że do gór potrzeba człowieka, do gór, o zaraz Państwu coś powiem, potrzeba człowieka nietęskliwego, dobrej nadzieje, a miecha pieniędzy sporego. A teraz do gór, mały quiz wśród Państwa. Skąd jest górnik? Przecież powinien być dolnik. Bo w średniowieczu, kiedy nie było, kiedy góry były niezamieszkałe, ci, którzy chodzili w góry po kruszce, nie zostali jakoś dziwnie nazwani kruszcownikami, ale zostali nazwani górnikami. I tyle. Taka etymologia. Co do klimatu inwestycyjnego, panie ministrze, szanowni państwo, oby nasi dziadowie, potomkowie za 460 lat nie dyskutowali też o klimacie inwestycyjnym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kolejne wystąpienie będzie dotyczyło konsekwencji wprowadzenia opłat za emisję dwutlenku węgla dla przemysłu w Polsce po 2027 roku. Zapraszamy do nas panią Karolinę Chrul z Ernst & Young Polska. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Słuchałam z uwagą moich poprzedników i zauważyłam, że ja w swoim wystąpieniu skręcę jednak bardziej w kierunku sektora, który będzie przetwarzał te minerały, te rzeczy, które wydobywamy. Dlaczego będzie warto o tym mówić? Dlatego, że jest to kluczowe, żeby móc utrzymać ten przemysł właśnie w Polsce. A rok 2027 będzie jednym z kluczowych momentów. Zanim jednak przejdę do całej osi czasu, jak wszystko będzie się tutaj dalej toczyło, chciałabym zacząć od nakreślenia pewnej sytuacji związanej z konkurencyjnością. Europejskie firmy mają bardzo duże ilości obowiązków nakładanych każdego roku związanych z tym, że staramy się być coraz bardziej neutralni dla klimatu. Wiąże się to z tym, że firmy muszą dbać o to i być uważne w zakresie swojej emisyjności. Wiąże się to też z bardzo dużą ilością obowiązków, których nie mają firmy z państw trzecich. Bardzo często będzie wiązało się to z tym, że te firmy będą miały bardziej konkurencyjne produkty niż te tworzone, wytwarzane w Europie. To prowadzi do takiego ciekawego zjawiska, jakim jest zjawisko ucieczki emisji. Czyli w pewnym momencie polski przemysł może uznać, przynajmniej ten, który nie jest związany z konkretną lokalizacją, jak na przykład właśnie wydobywanie, że nie opłaca im się dalej funkcjonować w polskim porządku prawnym, europejskim porządku prawnym, który jest bardzo skomplikowany, który wymaga bardzo dużych nakładów pieniężnych, który wiąże się z bardzo dużą ilością skomplikowanych obowiązków i po prostu przeniosą swoją działalność. Jako że w Polsce od 20 lat skupiamy się na rozwoju i transformacji tego właśnie sektora przetwórczego, czy to w zakresie stali, minerałów czy chemii, nie możemy pozwolić sobie na dopuszczenie do ucieczki tej emisji. I dlaczego wskazujemy tutaj na rok 2027? Chciałam tutaj organizatorom bardzo podziękować właśnie za taką datę w temacie wystąpienia, ponieważ jest to moment wręcz kluczowy dla ETS-u. ETS, myślę, jak Państwo wiedzą, funkcjonuje już od roku 2005. Jest to system, który jest podzielony na fazy i w każdej fazie robi się moim zdaniem nieco bardziej skomplikowany. Obecnie od 2021 roku jesteśmy w czwartej fazie. I w czwartej fazie mamy obowiązek ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% względem roku 1990 do roku 2030. Jak mogą się Państwo domyśleć, to wiąże się z tym, że musimy nałożyć kolejne obowiązki. Musimy sprawić, żeby było to możliwe. I tak właśnie się wydarzyło. W czwartej fazie mamy do czynienia z gruntownym przebudowaniem benchmarków, ze zwiększeniem redukcji darmowych przydziałów. Czyli mówiąc prosto, w ramach ETS-u sektory najbardziej energochłonne dostawały darmowe uprawnienia tak na poziomie najlepszych ze swojej branży, żeby móc umożliwić im funkcjonowanie troszkę łatwiej i dokonywanie inwestycji w dekarbonizację. W tej fazie, która obecnie trwa, będziemy doprowadzali do tego, by te przydziały były ograniczane, żebyśmy dostawali mniej tych darmowych uprawnień w celu niejako zmuszenia do ograniczenia emisji.
Jak Państwo widzą, rok 2026 został zaznaczony na żółto, dlatego że po pierwsze, będzie tam dokonany kolejny przegląd, który najpewniej jeszcze bardziej ograniczy te przydziały. Po drugie, mamy tam wejście w takie pełne funkcjonowanie systemu CBAM, które będzie wiązało się z tym, że po raz kolejny będzie ograniczenie przyznawania darmowych uprawnień, jak również to, że zmienimy całkowicie optykę działania na rzecz uniknięcia tej ucieczki emisji, o czym jeszcze powiem później, jak również od 2027 roku będziemy mieli wprowadzenie kolejnego systemu, który nie będzie aż tak bardzo wpływał na sam przemysł bezpośrednio, który będzie to dla nas istotny, ale należy zauważyć, że będzie to miało również wpływ. I co jest najbardziej istotne? Cały system, jak Państwo widzą, funkcjonuje do roku 2030, a ostatnie przydziały będą przyznawane w roku 2034. Będą to już niewielkie ilości, jednak w tym momencie, mówiąc wprost, kończy się ta pomoc dla sektorów energochłonnych, dla sektorów przemysłowych w Polsce w zakresie radzenia sobie z dodatkowymi kosztami wynikającymi z generowania emisji. I mówiąc tutaj bardzo krótko, jeżeli ktoś nie do końca wie, jak funkcjonuje ETS, to składa się on przede wszystkim właśnie z sektorów przemysłowych, elektrociepłowni i elektrowni, jak również w samym głównym ETS-ie mamy również lotnictwo i transport morski. Jest to o tyle istotne, że wszelkie działania, które będą uderzały w pozostałe sektory, które są w tym samym, nie jako koszyku, w tym samym ETS-ie, może wpływać na to, jakie będzie zapotrzebowanie na uprawnienia na rynku, uprawnienia do emisji i będą one drożały. Jeżeli będą drożały, a firmy będą miały ich mniej, będziemy mieli cięższą sytuację dla firm przemysłowych. ETS2, jak Państwo widzą, jest odrębnym systemem. Zacznie on funkcjonować w 2027 bądź 2028 roku i będzie się wiązał tak naprawdę pośrednio ze zwiększeniem cen paliw, na przykład w sektorze transportu czy w sektorze związanym z ogrzewaniem budynków, więc nie będzie to wpływ bezpośredni, a co więcej, będzie to odrębna pula uprawnień, dlatego zapotrzebowanie na te uprawnienia nie będzie się przekładało na zapotrzebowanie na uprawnienia w głównym ETS-ie. Następny punkt, wracając już do przemysłu, jest związany z czymś, co pojawiało się na dzisiejszej konferencji już niejednokrotnie, czyli z zmianą prawa. W Unii Europejskiej po pakiecie Fit for 55 pojawiło się bardzo wiele zmian w prawie, było ich bardzo dużo w tym samym momencie, dlatego sektory dotknięte bardzo dużą ilością z nich miały naprawdę dużą trudność w śledzeniu ich na bieżąco. Przykład tego rozporządzenia pokazuje bardzo dobrze, jak nawet niewielkie zmiany prawne mogą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jest to rozporządzenie, które mówi o darmowych przydziałach uprawnień i zostało zmienione na początku tego roku. Miało obowiązywać już od samego początku, zostało przyjęte troszkę później w tym roku i wprowadziło kilka zmian. Wszystkie te zmiany kierunkowo dążą ponownie do osiągnięcia tego celu redukcji, czyli do ograniczenia przydziałów, ale chciałam też zwrócić uwagę na przykład na dwie zmiany wymienione po lewej stronie. Po pierwsze mamy tutaj do czynienia z warunkowością, Państwa prawej. Mamy do czynienia z warunkowością, czyli jest to nazwa mechanizmu, który pojawia się już w kilku aktach prawnych. Jednak tutaj jest to dość istotne, ponieważ jeżeli obowiązek, który został wprowadzony, nie zostanie spełniony, to dane przedsiębiorstwo w danym roku traci przydział aż 20% bezpłatnych uprawnień i to będzie obowiązało już od 2026 roku. Jakie to są obowiązki? Jest to obowiązek wykonania zaleceń z audytu lub certyfikowanego systemu zarządzania energią, ale wyłącznie tych, które mają okres zwrotu do 3 lat. I może się to wydawać całkiem proste, jednak praktyczny problem w związku z tym jest taki, że bardzo wiele firm przemysłowych ma te audyty sprzed wielu lat, wtedy nie było żadnego powodu, żeby dokładnie sprawdzać, co zostało wpisane w tych zaleceniach i jaki jest tam wpisany okres zwrotu. Dlatego jeżeli ktoś tego wcześniej nie zweryfikował, jest to tam wpisane po prostu rzeczy, których nie da się wykonać albo których okres zwrotu został źle policzony. W takim wypadku jest to zagrożenie utratą 20% darmowych uprawnień i w takim przypadku takie przedsiębiorstwo na tle swoich konkurentów może mieć naprawdę duży problem, żeby funkcjonować na tej samym poziomie.
Drugi punkt jest takim przykładem prawa, które przeszło pod radarem, ponieważ bardzo niewiele się mówiło i pisało o usunięciu zamienności paliw i energii elektrycznej. Jest to kluczowe na przykład dla sektora stalowego, ponieważ prosta implikacja jest taka, że zamieni to obecne rozpatrywanie stosunku emisji pośrednich i bezpośrednich no po prostu liczbę wpisaną do rozporządzenia. I w związku z tym będziemy mieli taką sytuację, w której więcej darmowych uprawnień zostanie przydzielone temu sektorowi, ale jednak mniej dostaną środków z rekompensat. Rekompensaty dla sektorów energochłonnych jest to tak naprawdę druga noga ETS-u, która pomaga funkcjonować przedsiębiorstwom, ponieważ są to środki, które co roku przyznaje państwo z budżetu ze sprzedaży uprawnień, które idą bezpośrednio dla przedsiębiorstw energochłonnych, które mają im pomagać niejako poradzić sobie z przeniesieniem kosztów energii na nich. I jeżeli ograniczymy właśnie środki przyznawane w ramach rekompensat na rzecz większej ilości przyznanych darmowych uprawnień, spotkamy się z sytuacją, w której będą te uprawnienia ograniczane poprzez CBAM, poprzez liniowy wskaźnik redukcji. Może okazać się, że to będzie bardzo negatywna zmiana, o której tak naprawdę bardzo wiele osób nie wie, ponieważ zostało to przyjęte rozporządzeniem i bardzo nie było ogłaszane publicznie. Ostatnim elementem, który chciałam pokazać, jest cały mechanizm dostosowania granicznego emisji dwutlenku węgla. Jest to tak zwany CBAM, który jest pomysłem, co zrobić z ucieczką emisji, kiedy skończy się funkcjonowanie ETS-u. Jak państwo widzą, mówiłam o tym, iż po rozpoczęciu jego funkcjonowania w 2026 roku w pełni będziemy mieli do czynienia z redukcją darmowych przydziałów dla sektorów objętych. Będą to na przykład sektory i podsektory żelaza i stali, czy na przykład cementu bądź aluminium. I będzie to polegało na tym, że importerzy będą musieli zakupić certyfikaty CBAM, czyli takie zupełnie inne certyfikaty. Ma to doprowadzić do tego, że będą oni płacili podobną cenę za sprowadzenie materiałów, które nie mają tak wysokich wymogów związanych z klimatem. Ma to niejako wyrównać konkurencyjność pomiędzy krajami, które nie mają takich systemów i krajami, które ponoszą te dodatkowe koszty. Niestety na ten moment mamy tylko fazę raportowania i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak CBAM będzie rzeczywiście funkcjonował i czy to pozwoli ten problem ucieczki emisji zaadresować. W związku z tym mogę wskazać na takie cztery grupy konsekwencji dla przemysłu, wpływu na przemysł po roku 2027. Po pierwsze mamy ten aspekt ograniczania darmowych uprawnień, a więc będziemy mieli konieczność nabywania ich więcej, więc ich ceny będą rosły, a więc płynność przedsiębiorstw będzie utrudniona. Będą zmiany wynikające z FAR, a więc takie ukryte zmiany, które wprowadzają jeszcze więcej obowiązków, utrudniają funkcjonowanie i definitywnie mogą wpływać na chęć dalszego funkcjonowania w tym niepewnym klimacie regulacyjnym, jakie mamy w Polsce i Europie. Kolejna odnoga to rekompensaty kosztów pośrednich, czyli system wsparcia, o którym mówiłam jako drugi, który obecnie polega na tym, że firmy energochłonne mogą otrzymać takie wsparcie rokrocznie. On w Polsce jest notyfikowany do roku 2030 i ostatnie wsparcie ma zostać wypłacone w roku 2031, a jak wspominałam wcześniej, dla niektórych sektorów to wsparcie będzie jednak znacznie mniejsze. W związku z tym będzie to kolejna trudność dla sektorów w celu zdobycia środków na dekarbonizację. Właśnie przechodzimy tutaj do kosztów działalności i nakładów inwestycyjnych. I tu chciałabym się na chwilę zatrzymać. Jeżeli jesteśmy w takim systemie, który wymaga od nas dekarbonizacji, który nas do tego zmusza, ponieważ funkcjonowanie będzie utrudnione, potrzebujemy na to nakładów inwestycyjnych. Potrzebujemy przekierowania środków np. z ETS-u i CBAM-u na to, żeby mogły być możliwe działania, żeby uniknąć takiego utrudnionego funkcjonowania, więc żeby dokonać tej dekarbonizacji. W niektórych sektorach, jak sami państwo wiecie, będzie to wybitnie utrudnione, ponieważ zwłaszcza w Polsce nie będziemy mogli na przykład mieć łatwego dostępu do energii jądrowej jeszcze przez jakiś czas. W związku z tym firmy muszą zastanowić się nad innymi elementami, które mogą być istotne i które można podjąć już teraz. Jednym z takich elementów może być na przykład CCS, CCU, czyli wykorzystanie tego, co już było tutaj niejednokrotnie dzisiaj wspominane
i próba nieemitowania tych emisji. I w zakresie CCS i CCU należy zauważyć, że będzie to bardzo istotnie skorelowane z ceną certyfikatów. Było przeprowadzone takie badanie, które wskazało, że jeżeli ceny certyfikatów będą niskie, nie będzie się opłacało tak naprawdę przeprowadzenie całego rozwoju, składowania, wychwytywania i tak naprawdę koszty włożone w to, zainwestowane w CCS i CCU. W przypadku, kiedy ceny certyfikatów będą średnie, zaczyna się to opłacać, ale w momencie, kiedy ceny certyfikatów będą wysokie, definitywnie opłaca się rozpatrywanie nowych możliwości właśnie w tym kierunku, ponieważ po prostu będzie to konieczne. Inną możliwością będzie na przykład skręcenie w kierunku wodoru, który dla wielu branż energochłonnych jest dobrą alternatywą, tylko ponownie wymaga on bardzo dużych nakładów, które są potrzebne już teraz. I ostatnim elementem jest właśnie CBAM, czyli z perspektywy przedsiębiorców musimy uważnie obserwować, co się dzieje w tym zakresie, czy rzeczywiście będzie to spełniało swoją rolę, a jeżeli nie, to interweniować na poziomie politycznym w celu stworzenia kolejnych mechanizmów, które będą umożliwiały funkcjonowanie przemysłu dalej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Proszę Państwa, przed nami ostatnie wystąpienie w bloku referatowym. Pan profesor Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, przybliży nam problematykę Krajowego Programu Poszukiwania Surowców Krytycznych. Bardzo proszę, panie doktorze. Szanowni Państwo, wraz z zespołem autorów zamierzamy krótko zaprezentować tę kwestię, która jest ostatnim zrealizowanym pomysłem Unii Europejskiej, którego konsekwencje dla naszego kraju będą istotne, jak również istotne będą konsekwencje dla Unii Europejskiej. Oczywiście rzecz dotyczy surowców krytycznych, no i oczywiście tego, w jakim zakresie Polska włączy się w ten cały aspekt działania. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że i Unia Europejska, i Polska wychodzi w tym zakresie z kilku podstawowych przesłanek, no, które może będą bardzo kolokwialnie na ekranie zaprezentowane, ale dotyczą bardzo ważnych aspektów. Mianowicie i Unia Europejska, i Polska musi mieć realny stan wiedzy związany z tym, co jest możliwe do stwierdzenia, że występuje w Unii, w poszczególnych krajach i jaka jest szansa na to, żeby zagospodarowywać te właśnie złoża, które będą służyły do produkcji surowców krytycznych. Lepiej jest poznać prawdę najprawdziwszą, niż łudzić i trwać w jakichś fantasmagoriach, marzeniach, że może być inaczej, może być lepiej, może jest inaczej niż sądzimy. A więc cały ten etap służy poznaniu, jak jest. Oczywiście dlaczego Unia chce poznać to, jak jest? Przecież można powiedzieć, dotychczasowy stan no nie jest aż taki zły, żeby koniecznie chcieć się czegoś nowego dowiedzieć. Otóż mówimy o tym, co się wydarza w płaszczyźnie międzynarodowej. Jesteśmy świadkami od kilku lat, zwłaszcza od ostatniej agresji Rosji na Ukrainę, niebywałych zmian na rynku surowcowym, zachwiań, równowagi, przerwania rynków dostaw, łańcucha dostaw, pojawienia się jak zawsze w takich sytuacjach nacisków politycznych w zakresie dostaw, w zakresie ich cen, pewności i tak dalej. No a zatem oczywiście trzeba tutaj się tym wszystkim kierować, ażeby Unia Europejska jako organizm polityczno-gospodarczy mogła planować swoją przyszłość. Oczywiście to, co tutaj wynika z naszych działań, będących pokłosiem rozporządzenia, o którym za chwilę powiem, wymaga w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, szerokiego współdziałania całego grona tych osób, które z geologią poszukiwawczą, złożową mają do czynienia, a więc zarówno świata takiej czystej nauki, akademia, jak to się w języku angielskim określa, akademia, jak również praktyków, przedsiębiorców właśnie być może junior companies, które powinny chociażby też na tym
polu ujawniać swoją przydatność, aktywność i próbę działania. No i oczywiste, że to wszystko jest zainicjowane, koordynowane, ale też będzie kontrolowane przez Unię Europejską w zakresie postępów, jakie każdy kraj członkowski będzie w tym zakresie robił. To już powiedziałem. Oczywiste, że impulsem poza tymi wojennymi kwestiami, które powiedziałem, i tymi zakłóceniami, są również związane z nowymi wyzwaniami, jakie się pojawiają przed rozwojem nowych sektorów przemysłu, nowych sektorów wytwarzania towarów, do których potrzebne są te właśnie surowce uznawane za krytyczne. My w Polsce mamy w przyjętej i obowiązującej, choć wymagającej nowelizacji, jak pan minister o tym mówił, polityce surowcowej państwa, stosowny fragment poświęcony temu, czym są surowce krytyczne dla polskiej gospodarki. I państwo to na ekranie widzą, więc pozwolę sobie tego nie czytać. Natomiast nieco inaczej definiuje tę kwestię rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. I to już przytoczę, bo to jest ważne, jako nasza dyrektywa, inaczej, nie jako nasza dyrektywa, jako bezpośredni przepis, który nas obowiązuje. Jak państwo wiedzą, rozporządzenie jest aktem prawa, który wchodzi w acquis communautaire, czyli w cały zasób prawnych obowiązujących przepisów w takim samym wymiarze, w takim samym momencie i w takim samym brzmieniu dla każdego państwa członkowskiego. W związku z czym za surowce krytyczne uznaje się surowce, w tym występujące w postaci nieprzetworzonej, a więc tej, której dopiero trzeba poddać tym wszystkim procesom, uzyskane na każdym etapie przetwarzania oraz będące produktem ubocznym innych procesów wydobycia, przetwarzania lub recyklingu, które są wymienione w stosownym załączniku. A więc tutaj ta poszerzająca w stosunku do tego, co albo inaczej z innym podejściem nieco niż ta definicja w polskiej polityce surowcowej państwa. Ta lista jest publikowana od już kilkunastu lat, zmienia się w określonym rytmie. Następuje na tej liście pewna fluktuacja, niektóre surowce się pojawiają, inne znikają. W zasadzie w debacie publicznej raczej mało jest takich istotnych dyskusji o powodach pojawiania się czy też znikania, a może raczej znikania bardziej się nie docenia, dlaczego się tak dzieje, ale to jest zagadnienie na inne rozważania. No w każdym razie są to przede wszystkim metale, ale oczywiście poza metalami znajdują się też inne, chociażby węgiel koksowy, który dla Unii Europejskiej, można powiedzieć, jedynym krajem, który ma jeszcze istotne zasoby węgla koksującego, wydobywane jest Polska, i jak i zasoby węgla koksującego, które są jeszcze ewentualnie w rezerwie. No Czechy są krajem uzupełniającym jedynie tę wielkość węgla koksującego. Co do oczywiście tego, co się znajduje w Polsce i co ma jakiś znaczący potencjalną wartość, którą trzeba będzie zweryfikować i ją dostarczyć, podkreślone to są na czerwono te na liście surowców europejskich, no to jest właśnie ten wspomniany przed chwileczką węgiel koksujący, oczywiste miedź, to tam jest, są skalenie chyba, tak, jeśli dobrze patrzę. I nikiel, jak i oczywiście, jak i Platinum Group Minerals. Proszę państwa, krajowe zasoby są dobrze rozpoznane, krajowe zasoby są albo udokumentowane, albo na takim etapie poznania, że można z nich przygotowywać zestawienia będące prognozą dla rozwoju gospodarczego, dla planowania jakiejś aktywności gospodarczej, a takim miejscem, gdzie ta wiedza jest sprzedana i dostępna każdemu, bowiem Polska jest, z tego co wiem, być może moja kwerenda nie była tak dokładna, jak być powinna, ale z tego co wiem na tym etapie, że Polska jest jedynym krajem, który publikuje powszechnie dostępny w domenie publicznej zestaw danych dotyczących bilansu perspektywicznych zasobów kraju, tak? Czyli gdzie są wymienione zarówno informacje końcowe, zagregowane w postaci obszarów,
wskazanych, prawda, i dokładnie, ale z całym aparatem pojęciowym pierwotnym, to znaczy tych doniesień, artykułów naukowych, wykonanych dokumentacji i tak dalej, które są źródłem tej wiedzy, która płynęła w opracowaniu. To jest rzecz naprawdę unikalna. Powinniśmy ją prezentować na różnych forach jako wielki wkład w Polski w metodykę działania na etapie właśnie przygotowywania wyprzedzającej wiedzy o zasobach kopalin perspektywicznych, wymagających dalszych oczywiście działań. To, co jest istotne, to to rozporządzenie, które na pewno Państwu już jest znane bardziej czy też mniej, wyraźnie stwierdza, że kraje członkowskie na mocy rozporządzenia są zobowiązane do przygotowywania właśnie krajowych programów poszukiwań, które mają te poszukiwania koncentrować na tych surowcach krytycznych i na kopalinach, które służą do pozyskiwania surowców krytycznych. To, co jest istotne, Unia Europejska czasem podejmuje różnego rodzaju rozwiązania, które jakby zapomina się o ich dalszym losie, nie dokonując określonych jakichś tam kontroli czy też aktualizacji. Tu jest wyraźnie wskazane, że te programy krajowe będą poddawane przeglądowi co najmniej 5 lat i oczywiście aktualizowane. Czyli to, co jest dla geologa oczywistością, każda nowa informacja, która jest pozyskiwana w trakcie prowadzenia jakichś prac, czy też naukowych, czy innych, jeżeli ma istotne znaczenie, powinna zostać uwzględniona w tym, co podnosi nasz stan wiedzy. Istotne jest to, że państwa członkowskie, oczywiste, muszą przekazać komisji te programy krajowe. No i oczywiste, również w sprawozdaniu, o którym była mowa, muszą przedstawiać informacje o postępach we wdrażaniu środków zamieszczanych w ich programach krajowych, a zatem jaki jest w tym zakresie stan realizacji, w którą stronę to idzie, czy są jakieś opóźnienia, czy też nie. Elementami, które są w tym programie, krajowych programach poszukiwań, wskazane jako narzędzia, które powinny być stosowane, no jest tylko przypomnieniem warsztatu dla geologów oczywiście, bo to są i kartowania surowców mineralnych, i kampanie geochemiczne, i przetwarzanie danych zgromadzonych, czyli po prostu ten big data mining, który jest no, źródłem bardzo wielu ważnych wniosków, kiedy się ma wystarczająco duże bazy danych i dostęp do nich. A więc to wszystko jest oczywiście tutaj uwzględnione. No i proszę Państwa, to co jest istotne, ten bilans, pokazuje go okładkę tego ostatniego wydania, które pewnie powinien za jakieś 2 lata być poddane ponownemu pewnie pewnej aktualizacji, ale co jest istotną rzeczą, to już teraz wskazujemy pewne kopaliny, które powinny być rozpatrywane jako te istotne dla myślenia o ewentualnie znalezieniu zasobów, które mogłyby być dalej dokumentowane, bo one są wskazane na slajdzie. No i co jest istotne, w tej chwili jesteśmy na zasadzie powierzenia, które pan minister przekazał do Państwowego Instytutu Geologicznego. W trakcie przygotowywanej tej pierwszej wersji, a potem następnej po uwagach oczywiście i tego wszystkiego, zaprosiliśmy do współpracy, do kooperacji poza Państwowym Instytutem Geologicznym cały szereg istotnych placówek naukowo-badawczych, jak Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Każda z tych jednostek naukowych miała odpowiadać i odpowiada za określony rodzaj kopalin i przygotowanie tych materiałów. No zbliżamy się termin i oczywiście tutaj się nikt nie zaskoczy, są przedstawiciele administracji rządowej i wiedzą, jak często jest tak, że dostają do zaopiniowania jakieś projekty dokumentów unijnych dzisiaj z terminem, żeby to było jutro na 12, prawda? I czyta się długie jakieś tam rzeczy w bardzo krótkim terminie, być może zwiększając prawdopodobieństwo niedostrzeżenia jakichś rzeczy ważnych przy takiej lekturze. Tutaj też samo przyjęcie w maju, o którym wspominał pan minister, a 15 października dla Instytutu jest termin przygotowania tego projektu krajowego programu. Pamiętając, że mieliśmy po drodze jeszcze sezon wakacyjno-urlopowy,
a każda z tych instytucji poza Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i poza Państwowym Instytutem Geologicznym korzysta z przywilejów bycia jednostką akademicką, w których oczywiście te sezony urlopowe nieco innym się trybem toczą niż w normalnych innych instytucjach, no to domyślacie się Państwo, że mamy bardzo poważne problemy, żeby się z tym wszystkim wyrobić i choć chcemy, żeby jakość tego opracowania była jak największa. Pan minister z kolei swój termin, czy kraj nasz, jego tutaj działaniami powinien to właśnie w maju przedłożyć w przyszłym roku. No i powinniśmy realizować, myśleliśmy wstępnie, że w drugiej połowie 2025 roku, ale już są wstępne informacje, które pan minister być może potwierdzi jeszcze w dyskusji, że to się może zacząć w 2026. Więc no ale czy to byłby druga połowa, czy następny 26 rok, no to jesteśmy blisko rozpoczęcia jakiegoś dalszego etapu związanego z tym realizacją Krajowego Programu Poszukiwań. Państwo z daleka nie widzą, będzie to dostępne na stronach internetowych, jest zaproponowany zakres tematyczny, wprowadzający w tematykę, prezentacja stanu wiedzy, chociażby dotyczącego pokrycia mapowego obszarów perspektywicznych, jaka była gospodarka surowcami krytycznymi w tym zakresie, no i tak dalej, wreszcie poszczególne surowce. Przy czym w wersji pierwotnej wychodziło nam, że tych surowców będzie więcej, no ale na sali są przecież geolodzy złożowi w większości, no to wiedzą, że powinowactwo geochemiczne niektórych pierwiastków jest tak bliskie siebie, że trudno rozpatrywać niob bez tantalu, a tantal bez niobu, skoro one występują w tych samych asocjacjach mineralnych, w związku z czym będą one zagregowane po prostu dla jasności prezentacji i w nieco innym układzie niż pierwotnie żeśmy planowali. No i to by było wszystko. Liczę, że Polska po pierwsze w tym obszarze, w którym naprawdę wspominałem w swoim słowie powitalnym, rudy cynku ołowiu na pewno, złoża polimetaliczne, złoża miedzi, grafit wspomniany przez pana doktora Mazurka i parę innych ważnych jeszcze typów kopalin, może okazać się, że nasze zasoby są ważne, interesujące i perspektywiczne dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.